Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy już na żywo. Dostaję właśnie informację, gdzie jest wykład. Już mówię, że wykład jest na kanale facebookowym Żłobskiego Parku Historycznego. Właśnie, przepraszam, odpiszę. Tylko... Dobrze, proszę Państwa, jeszcze raz zacznę. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Łukasz Kępski, mam przyjemność prowadzić dzisiejsze spotkanie z doktorem Michałem Targowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dobry. Witam wszystkich, dzień dobry. Zacznę od tego, że dzisiejszy wykład jest drugim wykładem z serii czterech spotkań, które będziecie Państwo mieli z nami okazję oglądać w ramach dużego projektu Mennonici w Polsce Wspólne Dziedzictwo. Dzisiaj Michał opowie Państwu o takiej chyba mniej znanej historii Mennonitów, a mianowicie historii Mennonitów na terenie dolnej, Dolinie Dolnej Wisły, poprawnie pomiędzy Toruniem a Kwidzynem. I spotkanie potrwa około godziny czasu. Ja jednocześnie jeszcze w woli przypomnienia powiem, że projekt Mennonici w Polsce finansowany jest z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Dobrze, to ja, Michał, oddaję Tobie głos, jakbyś mógł odpalić prezentację. A, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Państwo możecie zadawać pytania Michałowi w komentarzach. Ja będę też dyskusję jakby moderował. Już po skończonym wykładzie wszystkie pytania też zostaną zadane do naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo, witam wszystkich jeszcze raz. Michał Targowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Chciałbym przedstawić Państwu prezentację i wykład o Mennonitach, no tak w tej Dolinie Wisły nazwanej między Toruniem a Kwidzynem, bo geograficznie Dolina Dolnej Wisły to trochę węższy, mniejszy obszar i tak naprawdę wspólnym mianownikiem dla tego terenu, o którym będę mówił dzisiaj, są właśnie Mennonici. Pozwólcie, że uruchomimy prezentację. Ja jeszcze chwilę będę Ci pomogę i za chwilę się wyłączę. Dobrze, ja niestety nie będę nic widział poza tą prezentacją, ale myślę, że potrzebuję tylko potwierdzenia, że wszystko jest i dobrze widać. Widać dobrze? Dobra, ja dodam tą, poczekaj, ja muszę Ci dodać tą prezentację. Dobrze. I powiedz, kiedy mogę zacząć. No nie wiem, czy już, czy jeszcze chwilę. Możesz zaczynać bez problemu. Dobrze. Proszę Państwa, no, mówimy dzisiaj o Mennonitach, którzy zamieszkiwali tereny pomiędzy Toruniem a Kwidzynem. Ten obszar, o którym chcę mówić, to jest obszar kilku krain historycznych, ziemi chełmińskiej, Kujaw, południowego Pomorza Gdańskiego, terytorium, które wcześniej należało do Prus w okolicach Kwidzyna i nawet już pod Sztumem, no, początki Żuław niemalże. To jest bardzo rozległy obszar, którego wspólnym mianownikiem w tej opowieści są Mennonici. Tym razem chciałbym o nich powiedzieć nie tylko w takim szerokim ujęciu geograficznym, ale też chronologicznym, zaczynając od pojawienia się pierwszych grup Mennonitów na tym terenie w drugiej połowie XVI wieku i pociągnąć tę historię aż do końca tej opowieści, to jest do 1945 roku. Długi czas, wiele miejsc, wiele różnorodnych zdarzeń, a w sumie tylko godzina opowieści, więc proszę wybaczyć, że czasami będziemy lakonicznie omawiać pewne kwestie i je poruszać, ale temat jest bardzo szeroki, jest coraz więcej literatury na ten temat. Ja chciałbym Państwu tylko zasiać tę nutkę ciekawości, zainspirować do dalszych poszukiwań i zbierania informacji o tej wyjątkowej grupie mieszkańców Doliny Wisły w dawnych wiekach. Nie chciałbym poświęcić za dużo czasu omawianiu tego, kim są Mennonici i takich ogólnych zagadnień z ich historii, bo zrobił to świetnie Łukasz w czasie poprzedniego wykładu i zachęcam Państwa, żeby w poszukiwaniu tych informacji
odsłuchać ten wykład Łukasza Kępskiego, również dostępny na stronach Żuławskiego Muzeum Historycznego. I w związku z tym tylko wspomnę, że Menonici to grupa wyznaniowa, która faktycznie należy do wyznania anabaptystów, a więc są to ludzie, którzy wyznają chrzest dorosłych, a w parze z tym idą dosyć radykalne poglądy, które w początku tego ruchu, 500 lat temu, wydawały się bardzo radykalne i w związku z tym pierwsi anabaptyści w krajach, w których ten ruch się kształtował, w Szwajcarii, w Niderlandach, na pograniczu holendersko-niemieckim, w tych rejonach anabaptyści byli prześladowani, częściowo również dlatego, że ruch ten początkowo miał taki charakter dosyć rewolucyjnego ruchu, który nie wahał się używać przemocy w próbach kształtowania nowego świata, który miał być bardziej sprawiedliwy, przede wszystkim dla tych ludzi prostszych i uboższych. Te radykalne działania, między innymi opanowanie przez anabaptystów miasta Münster w Westfalii, zostały spacyfikowane przez ówczesnych władców tego świata. Skończyło się to między innymi powieszeniem przywódców akcji na wieży jednego z kościołów w Münster. Pozostała po tym wszystkim pamięć, że anabaptyści to ruch radykalny, groźny, niebezpieczny, burzący porządek społeczny i w związku z tym anabaptystów należy tępić. Oprócz tych złych cech, no, obiektywnie rzecz mówiąc, anabaptyści mieli jednak wiele dobrych pomysłów i wiele dobrych poglądów, które zwróciły uwagę księdza z Fryzji Menona Simonsa, który postarał się doktrynę anabaptystyczną sformułować tak, żeby była ona pacyfistyczna. I jego zwolennicy, którzy absolutnie odrzucili przemoc w kontraście do tych pierwszych ruchów anabaptystycznych, odrzucili przemoc i podjęli decyzję o dosłownym przestrzeganiu Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu i życia w pewnym oddzieleniu, odseparowaniu od zewnętrznego świata po to, żeby umożliwić sobie trwanie w wierności religii Chrystusowej, ci ludzie zaczęli być w latach 40., 50. XVI wieku nazywani menonitami. Oni zmuszeni byli emigrować z Niderlandów w czasie trwających tam wojen religijnych i związanych z nimi prześladowań i miejscem, do którego przybywali najliczniej, były ziemie polskie, przede wszystkim Żuławy Nadwiślańskie i właśnie Dolina Wisły, rozciągająca się od ujścia rzeki aż do okolic Torunia. Będziemy pokazywać, omawiać jeszcze regiony, w których menonici osiedlali się, te tereny, które zajmowali i w których przetrwali dłużej niż chwilę, ale najpierw muszę jeszcze wyjaśnić, jak to zwykle przy moich wykładach, różnicę między dwoma pojęciami, które bardzo często są uznawane za tożsame znaczeniowo. Chodzi o menonitów i holendrów. W powszechnej świadomości nie ma wielkiej różnicy między tymi dwoma określeniami. Holendrów kojarzy się często właściwie, bo tak było, z grupą ludności, która osiedlała się na terenach trudnych w uprawie, zwykle podmokłych, ewentualnie wymagających karczowania, i byli to ludzie, którzy otrzymywali w zamian za to lepsze prawa do ziemi, zwykle było to prawo długoterminowej dzierżawy oraz dodatkowe przywileje, między innymi dysponowali samorządem, uprawnieniami gospodarczymi, handlowymi, nie świadczyli pańszczyzny albo byli zobowiązani tylko do niewielkich robocizn w skali roku. To ich wyróżniało spośród innych grup ludności wiejskiej w dawnej Polsce. I właśnie ich nazywano holendrami, dlatego że ta grupa ukształtowała się dzięki temu, że Holendrzy, którzy migrowali do Polski w XVI wieku, byli obdarzani takimi prawami z uwagi na swoje zdolności i umiejętności rolnicze, obce pochodzenie, no i też ich dążenie do tego, żeby uzyskać korzystne warunki do osadnictwa. Wśród tych holendrów byli menonici, ale
to nie znaczy, że wszyscy menonici byli Holendrami, ani nie znaczy to tym bardziej, że wszyscy Holendrzy byli menonitami. Musimy sobie wyraźnie rozdzielić te dwie kategorie. Menonici to jest kategoria wyznaniowa, to jest grupa wyznaniowa. Holendrzy to kategoria społeczna. Wśród Holendrów od początku było bardzo dużo osób innych wyznań, zwłaszcza luteranów. Później pojawili się nawet katolicy. Z kolei menonici bywali też tacy, którzy osiedlali się na przedmieściach Gdańska na przykład, bądź w mieście Elblągu i oni zajmowali się typowymi zajęciami miejskimi i nie mieli nic wspólnego z Holendrami, czyli tą ludnością, która żyła na wsi. Z takiego czasami błędnego utożsamiania tych dwóch pojęć wynikają takie historie, że często możemy usłyszeć o menonitach zamieszkujących na przykład tereny ziemi dobrzyńskiej, czy o menonitach, którzy podobno mieszkali na Saskiej Kępie. Informacje źródłowe, które posiadamy, nie wskazują, żeby akurat na tych terenach osiedlali się menonici w tym wczesnym okresie XVI-XVII wieku. Na ziemi dobrzyńskiej to tak naprawdę nie ma żadnych wzmianek dla tego terenu o tym, żeby tam kiedykolwiek byli jacyś menonici. Mimo to dosyć często w popularnych naukowych opracowaniach możemy wyczytać, że tam się znajdowali. Podobna historia dotyczy okolic Wielenia nad Notecią, w niektórych rejonach Wielkopolski mówi się o menonitach, podczas gdy faktycznie powinniśmy myśleć o Holendrach. Akurat jeśli chodzi o Dolinę Wisły między Toruniem a Kwizynem, to rzeczywiście ona była rejonem, gdzie osiadali Holendrzy wyznania menonickiego. I to oni w zasadzie byli pierwszymi Holendrami, którzy przybyli na ten teren. Pytanie, jakie były przyczyny, które ich tu sprowadziły? W legendzie, którą menonici sami kultywowali, w takich opowieściach, które przebiły się też do prac naukowych, szukano bardzo prostego rozwiązania tego pytania, dlaczego menonici przybywali właśnie nad Wisłę, i odpowiadano, że byli oni wypędzani z powodów religijnych, z powodu prześladowań w swojej ojczyźnie. Tylko gdy spojrzymy w kalendarium różnych wydarzeń w historii Niderlandów, okaże się, że w czasie, kiedy menonici zaczęli przybywać właśnie w okolice, najpierw Grudziądza, a potem Torunia i położonych między tymi miastami terenów, były to już czasy, kiedy menonitów nie spotykały prześladowania w Holandii. Były to czasy, kiedy sytuacja w Niderlandach się uspokoiła, a mimo to napływ menonitów trwał. Zdecydowanie tym czynnikiem, który ściągał menonitów w rejon Grudziądza, Świecia, Chełmna, Torunia, była możliwość znalezienia chyba lepszego miejsca do działalności gospodarczej. Zarówno Holendrzy, którzy migrowali tutaj, potrzebowali nowych przestrzeni z uwagi na zbyt silny rozwój miast i zbyt duży wzrost potęgi bogatych mieszczan w Holandii, którzy wypychali ludność chłopską z terenów położonych wokół właśnie holenderskich centrów handlowych. I z kolei ta ludność szukała terenów o podobnych cechach środowiskowych, a jednocześnie tam, gdzie ich osadnictwo mogło zostać przyjęte przez miejscową ludność. Tu po stronie mieszkańców tych terenów, a przede wszystkim po stronie właścicieli ziemi, czyli bogatej szlachty, duchowieństwa, wysokiej rangi biskupów, ewentualnie klasztorów oraz zarządców dóbr królewskich, wśród tych osób pojawił się jasny już w latach 60. XVI wieku jasny pogląd na to, że osadzanie Holendrów, w tym menonitów, jest świetną inwestycją, która pozwala zwiększyć dochody z dóbr ziemskich niekiedy o 100 i 150%. I ten czynnik ekonomiczny był zdecydowanie najważniejszym. Śledząc moment powstania wielu osób, można zauważyć w źródłach, że właściciele ziemscy nie wahali się przed tym, żeby opróżnić wcześniej istniejące wsie, wysiedlić ich mieszkańców i wprowadzić do nich Holendrów czy menonitów, w tym wypadku zdecydowanie często na naszym obszarze, którzy po prostu przynosili wyższy dochód, dlatego że prowadzili troszkę inną gospodarkę, w której większy udział miała hodowla bydła. To z kolei pozwalało im robić przetwory mleczne, masło, ser,
które znajdowały zbyt w pobliskich dużych miastach. Dzięki temu te gospodarstwa holenderskie dysponowały gotówką, którą w dużych ilościach musiały oddawać właścicielom ziemskim w zamian za to, że udostępniona została Holendrom ziemia pod dzierżawę. Także ta gospodarka zdecydowanie tu w przypadku Dolnej Wisły grała największą rolę, jeśli chodzi o przyczynę przybywania menonitów. Pytanie jest, skąd bezpośrednio tutaj przybywali? Pierwsze wzmianki, które mówią nam o tym, że Holendrzy czy menonici mają się tu pojawić, dotyczą okolic Grudziądza, konkretnie miejscowości Montawy, kiedy lustratorzy, czyli króle, tacy komisarze przeprowadzający oględziny dóbr królewskich, stwierdzili, że warto by było w 1565 roku dla podniesienia dochodów czerpanych z tej wsi, żeby sprowadzić Holendrów, ale nie napisano, że z Holandii, tylko spod Gdańska. I prawdopodobnie miejscem, z którego pochodziła duża część, jeśli nie większość, menonitów przybywających na tereny wokół Grudziądza, Torunia, Świecia, były to Żuławy Gdańskie, Żuławy Malborskie, może w większym nawet stopniu właśnie Żuławy Malborskie, z uwagi na to, że pewne nazwiska dzisiaj widzimy powtarzają się na obu obszarach i również odłamy wyznaniowe typowe dla Żuław Malborskich, odłam wyznaniowy typowy dla Żuław Malborskich znajduje się tutaj, chodzi tutaj o Fryzów. Ale jeszcze wracając do pochodzenia menonitów, stawiamy na Żuławy, chociaż śledząc literaturę pisaną przez samych menonitów i ich badania, oni dopatrywali się szwajcarskiego i nawet czeskiego pochodzenia niektórych menonickich rodzin. Wynikało to stąd, że analizowano nazwiska menonitów, które odnotowane zostały dopiero w XVIII wieku i rzeczywiście wiele tych nazwisk wskazywało swoim brzmieniem na pochodzenie z terenów górnych Niemiec, Śląska, Czech, tyle, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy były to osoby, które przybyły na teren Doliny Wisły już w XVI wieku, czy może byli to migranci z późniejszych epok, którzy przyłączali się do menonitów. Ta druga opcja wydaje się dużo bardziej prawdopodobna, zwłaszcza dlatego, że znamy takie przykłady ze źródeł dotyczących niektórych gmin menonickich nad Dolną Wisłą. Wspomniałem już o tym rozłamie na Fryzów i Flamandów, dwie grupy wzajemnie niechętne wobec siebie. Były to grupy, no obie uznawały się za menonitów, ale jednak były między nimi bardzo drobne różnice, które dotyczyły sposobu prowadzenia liturgii, sposobu udzielania komunii świętej i zasad no, wyklinania, byśmy mogli powiedzieć, czy odseparowywania grzeszników i ludzi łamiących zasady obowiązujące w gminie, bo takie zdarzenia były typowe dla menonitów. Również inne podejście do akceptacji związków małżeńskich zawieranych z niemenonitami cechowało Fryzów i Flamandów. Ten podział był bardzo, wydawałby się nam dzisiaj bardzo mało istotny, te różnice między nimi, a mimo to do drugiej połowy XVIII wieku te dwa odłamy menonitów nie współpracowały ze sobą i ślub osób pochodzących z tych dwóch kręgów powodował, że obie te osoby ze swoich gmin były wykluczane i w jakiś sposób przeklinane, czy po prostu zapominane. Dopiero w XIX wieku ten podział zanikł. Przejdźmy teraz do mapki, która pokazuje obszary zamieszkiwane przez menonitów w rejonie, który analizujemy dzisiaj między Toruniem a Kwidzynem. Może Kwidzyna nie ma na mapie, jeszcze się pojawi tutaj okolica między Kwidzynem a Sztumem, ale tu skupiłem się na tym terenie, gdzie menonici zaczęli się pojawiać od połowy XVI wieku. Żółtym kolorem zaznaczone zostały tereny, które bardzo krótko były w ręku menonitów. Chodzi tutaj o okolice Torunia, nie wiem, czy Państwo widzicie mój kursor, jakbyś Łukasz mógł mi powiedzieć, czy kursor jest widoczny, to ja będę wdzięczny. Mamy tereny... Kursor jest widoczny, problem jest taki, że masz jakby widok tej aplikacji, czy masz ten, ukryj. No. O, no to trzeba było, a kursor widać? Widać. Dobrze, okej, okay. Dzięki.
Więc tak, mapka troszeczkę odręcznie narysowana, ale myślę, że będzie dobrze pokazywać te tereny, które menonici zajmowali między XVI a XVIII wiekiem. Macie Państwo tutaj okolice Torunia na prawym brzegu Wisły, tereny, które dosyć wcześnie, bo już w latach 70. XVI wieku zostały zasiedlone przez menonitów, ale menonici zostali stamtąd bardzo szybko wypędzeni jeszcze przed końcem stulecia, o czym będę za chwilę mówił. Mamy też tereny, na których menonici pojawili się najpóźniej na przełomie XVI i XVII wieku, ale nie utrzymali się, nie przetrwali do czasu, kiedy powstał pierwszy spis ludności menonickiej tych terenów. To było już w okresie zaboru pruskiego w 1776 roku. Widzimy tutaj na łuku Wisły w okolicach Bydgoszczy, między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim, takie miejscowości Łęgnowo, Otorowo. Wiemy, że żyli tam anabaptyści jeszcze w XVII wieku. Wiemy to stąd, że nawracali się na luteranie, zmieniali informacje, o tym można znaleźć w księgach parafii luterańskich, Torunia zresztą. Mamy tereny położone na prawym brzegu Wisły w rejonie tak zwanego basenu unisławskiego między Unisławiem a Chełmnem. Były to tereny, które należały w części do szlachty, w części do biskupów chełmińskich. I również w tym wypadku wiemy, chociażby z wizytacji kościelnych robionych jeszcze w XVII wieku, że na tym terenie mieszkali menonici. Nie przetrwali również do drugiej połowy XVIII wieku. Taką wyspą osadnictwa menonickiego, dosyć niespodziewaną chyba dla wielu z Państwa, są okolice Radzenia Chełmińskiego, teren odległy bardzo od Doliny Wisły, a dowodnie od początku XVII wieku przynajmniej do lat 80. wieku XVII, a być może do przełomu XVII-XVIII wieku, w tym rejonie występowali anabaptyści. Było to osadnictwo rozwijane przez starostów radzyńskich właśnie na początku XVII stulecia. Miejscem, gdzie na trwałe, miejscem na trwałe zasiedlonym przez menonitów okazały się tereny nadwiślańskie położone w rejonie Świecia, Chełmna i Grudziądza. To były rejony starego osadnictwa, zwłaszcza tutaj dolny bieg rzeki Montawy z miejscowością Montawy, Zajączkowo, Dragacz, Lubin. Na prawym brzegu rzeki również menonici osiedlali się, w Wielkim Wełczu na przykład, w Parsku i okolicznych wsiach, no i przede wszystkim na terenie położonym między Chełmnem a Grudziądzem. Tu przetrwali na tych terenach nie tylko do końca wieku XVIII, ale również do okresu międzywojennego. Nieco inaczej potoczyły się losy menonitów żyjących w okolicach Świecia na południe od tego miasta. Tu było całkiem sporo osad menonickich, wśród nich chyba najbardziej dzisiaj znane Chrystkowo, ale tym najważniejszą było Przechówko, które było siedzibą gminy menonickiej. Tu menonici zaniknęli na tych terenach, no niemal wszyscy wyprowadzili się do Rosji około 1820 roku, więc zaniknęli nieco wcześniej. Grupa menonitów z tych terenów przeprowadziła się do miejscowości Jeziorki w powiecie świeckim, dlatego tu jest taka wcale nieprzypadkowa plamka, która pokazuje nam takie samotne siedlisko menonitów, absolutnie niezwiązane z Doliną Wisły. No i jeszcze jeden obszar, to jest teren położony na lewym brzegu Wisły w okolicach Torunia, ciągnący się w stronę Solca Kujawskiego. To są tereny wokół Wielkiej i Małej Nieszawki. Wielka Nieszawka dzisiaj może się kojarzyć ze skansenem osadnictwa holenderskiego, holenderskim parkiem etnograficznym, no nieprzypadkowo zlokalizowanym w tym miejscu, bo tu właśnie od ostatnich lat XVI wieku, w zasadzie od 1600 roku, aż do II wojny światowej też menonici trwali, z tym, że ich liczba z biegiem lat się zmniejszała. Już z tej mapy widać, że no, magnesem dla menonitów były obszary nadwiślańskie. To się wiązało na pewno z formą prowadzonej przez nich gospodarki, a także z dostępem do szlaku komunikacyjnego, którym można było swoje wyroby sprzedawać, no, przewożąc je do miast, bądź sprzedając flisakom podróżującym po Wiśle. Miast, wsie menonickie, te nadwiślańskie, zwłaszcza w okolicach Grudziądza, ale również Torunia, one otrzymywały w kontraktach, które
na mocy których wydzierżawiano im ziemię, otrzymywały w tych kontraktach prawo spławiania swoich towarów Wisłą. To nie było powszechne prawo, bo ono w zasadzie przysługiwało szlachcie. To było dosyć wyjątkowe uprawnienie. Zwykły chłop poddany nie mógł tak sobie sprzedać flisakom produkowanych przez siebie towarów. Menonici, czy może Olendrzy, a wśród nich Menonici dostawali takie uprawnienia i zdecydowanie ta Wisła była dla nich istotna jako szlak komunikacyjny zapewniający dostęp do rynków miejskich, nie tylko tych miast, które były średniej bądź dużej wielkości, ale przede wszystkim potężnego Gdańska, do którego wszyscy tutaj mieszkający byli w stanie wysyłać swoje towary na sprzedaż. Chciałbym teraz omówić te najważniejsze rejony osadnictwa menonickiego. Mówimy z reguły o osadnictwie olenderskim, no ale ja w tej chwili chciałbym mówić tylko o tych miejscach, w których byli Menonici. Pierwsze z nich, chronologicznie najstarsze, to są okolice Grudziądza. Pierwsza informacja o Menonitach w tym rejonie okolic Grudziądza dotyczy lewego brzegu Wisły, czyli naprzeciwko Grudziądza po drugiej stronie rzeki. W 1567-8 roku pojawili się w miejscowości Montawy pierwsi osadnicy olenderscy tego rejonu, którzy zostali tam osadzeni przez królewskiego dzierżawcę Jana Dulskiego i otrzymali bardzo korzystne przywileje, które miały im gwarantować gospodarcze funkcjonowanie przez kolejne lata. Rzeczywiście okazuje się po analizie nazwisk, że nazwiska tych, tych olendrów, którzy byli wśród odbiorców pierwszego kontraktu, są to nazwiska spotykane później wśród menonitów zamieszkujących Montawy i później rozsiedlonych po okolicach, więc tu rzeczywiście można przyjąć, że już wśród tych olendrów byli menonici. Jest cień możliwości, że byli tu nawet wcześniej, bowiem wiadomo, że w 1565 wsią zamieszkałą przez Holendrów było Michale. To jest miejscowość położona bezpośrednio naprzeciwko Starego Grudziądza, no może ciut w górę rzeki. I nie mamy jednak potwierdzenia, czy oni mieli wyznanie menonickie. Mogli być Holendrami innego wyznania. Tu w Montawach mamy praktycznie pewność, że wśród pierwszych osadników byli menonici. I rzeczywiście to Montawy, a nie Michale, stały się najważniejszą osadą zamieszkałą przez menonitach w tym rejonie, w okolicach Grudziądza. To właśnie w Montawach umiejscowiono szkołę, która stała się kościołem, która pełniła funkcję kościoła do modlitwy menonitów. Do dzisiaj w Montawach zachował się kościół użytkowany przez menonitów, ale jest to kościół, który powstał już w końcu XIX wieku, kolejny, który użytkowany był przez mieszkańców wsi. Menonici znaleźli się w zasadzie we wszystkich wsiach rozciągających się między Nowem a Świeciem, może z wyjątkiem Wiązkich Piasków i niemieckiego Stwolna, czyli dzisiaj Wielkiego Stwolna. Do najważniejszych skupisk menonitów należały oprócz Montaw Zajączkowo, to jest wieś sąsiadująca od południa z Montawami, Dragacz, Bratwin, Wielki i Mały Lubień, Parsk, to jest już prawy brzeg Wisły, Wielki i Mały Wełcz, to również po tej samej stronie co Grudziądz, Dolna i Górna Grupa, wróciliśmy na lewy brzeg Wisły, Stare i Nowe Marzy, Polskie Stwolno i Tryl położony tuż u ujścia Montawy do rzeki. To było bardzo wiele miejscowości, może Państwa zastanawiać, dlaczego Mały Lubień jest tutaj zaznaczony, a to dlatego, że postanowiłem w ten sposób zaznaczyć te miejscowości, które w momencie sporządzenia pierwszego spisu menonitów, czyli 1776 rok, miały więcej niż 50% mieszkańców wyznania menonickiego. A więc mimo tego, że mówimy o wielkich skupiskach menonitów i o ich wielkim wpływie i znaczeniu w historii, to trzeba przyznać, że przynajmniej w końcu XVIII wieku, wtedy kiedy możemy to pierwszy raz sprawdzić, większość mieszkańców tych wszystkich wsi wcale nie stanowili menonici. Tak? Taka sytuacja, że menonici dominowali liczebnie, była tylko w Małym Lubieniu. W pozostałych wsiach menonitów było mniej niż luteranów i katolików, a czasami tylko luteranów, bo generalnie układ był taki, że katolicy byli wśród ludności najuboższej, najmowanej do pracy, w charakterze służących czy parobków,
ewentualnie były to osoby związane z kościołem parafialnym. Z kolei luteranie występowali i wśród osób najmujących się do pracy, i wśród gospodarzy, tych posiadających, użytkujących gospodarstwa. Menonici dominowali jeszcze wtedy wśród gospodarzy właśnie posiadających własne gospodarstwa, ale nie we wszystkich miejscowościach. Im bardziej na południe, tym te skupiska menonitów były słabsze. Te miejscowości położone już bliżej świecia miały znikomy procent ludności menonickiej, ale możemy je uznać za wsie zamieszkałe przez menonitów. Nie nazwałbym ich jednak wsiami menonickimi, właśnie z tej uwagi, z tego powodu, że tych menonitów nie było tam aż tak dużo. Są one zamieszkałe przez menonitów. Menonici, którzy tutaj przybyli, a mogli w tej grupie pierwszych migrantów dominować, to się wydaje bardzo prawdopodobne, zajęli się bardzo szybko odwadnianiem Doliny Montawy. My kojarzymy Olendrów i również ich część, tych menonitkich Olendrów, kojarzymy z pracami irygacyjnymi, z odwadnianiem, osuszaniem mokradeł. W tym przypadku na tym terenie takie działania były niezbędne, mimo tego, że Montawy zajączkowo były odgrodzone wałem przeciwpowodziowym od Wisły. Ten wał został zbudowany już w XIV wieku, za czasów krzyżackich, więc nie możemy oddać honoru menonitom, podziękować im za budowę tego wału. On był znacznie starszy i sięgał aż do okolic Sartawic, aż do Wiązkich Piasków, ale no, menonici musieli utrzymywać ten wał, a przede wszystkim musieli sobie poradzić z powodziami i z długo stojącą wodą, która zbierała się tu w sąsiedztwie rzeki Montawy, bardzo powoli płynącej rzeki o małym spadku, która zalewała notorycznie ten teren nizin położonych w sąsiedztwie Montaw Zajączkowa. No i właśnie pierwsi menonici, którzy przybyli na ten teren, zawiązali specjalny rodzaj stowarzyszenia, które miało obowiązek udrażniać tą Montawę i dbać o to, żeby woda spływała szybciej do Wisły, żeby nie zalegała na polach. I również każda ze wsi tworzyła system wałów odwadniających, który jest doskonale widoczny na tej mapie z Atlasu Schroetera z około 1800 roku. Menonici na tych terenach musieli stawiać czoła wielu problemom, między innymi no, dosyć ofensywnej polityce biskupów kujawskich, którzy dążyli najpierw do odzyskania kościoła w Wielkim Lubieniu. To był kościół, który przestał na pewien czas funkcjonować, kiedy menonici się tu osiedlili. Po prostu dostali jego zajmowane przez kościół tereny. Msze się nie odbywały. No, była to decyzja starosty, który zrezygnował z prawa patronatu na tym kościołem i po prostu jego grunty parafii podzielił między osadników. No i biskupi kujawscy upomnieli się o ten kościół, ostatecznie go odzyskując, ale procesy w tej sprawie dążenia biskupów do odzyskania kościoła były w tym pierwszym okresie obecności menonitów na tym terenie dosyć uciążliwe. Przechodzimy w okolice Torunia, bo to był obszar, który w drugiej kolejności został zasiedlony przez menonitów. Jako pierwszy basen grudziądzki czy kotlina grudziądzka po obu stronach rzeki, ale dosyć szybko, bo już w 1574 roku pierwsi menonici osiedlili się w sąsiedztwie Torunia, na terenie tak zwanej toruńskiej niziny miejskiej, tak ją nazywano w dawnych czasach, ciągnącej się między Toruniem, a no nie mogę powiedzieć Bydgoszczą ani Fordonem, bo w zasadzie jest tu miejscowość Czarnowo, na której kończy się ta dolina. To jest odcinek około 30 km nizinnych terenów położonych nad Wisłą. Tu akurat w średniowieczu wał przeciwpowodziowy nie został zbudowany. W 1574 roku toruńscy mieszczanie, rodziny dosyć bogate, które zarządzały tymi terenami, podpisały pierwszy kontrakt z menonitami, o których trudno powiedzieć, skąd przybyli, bo nie zachowały się oryginalne dokumenty. Więc nie będziemy tutaj składać żadnych deklaracji co do ich pochodzenia, ale istotne jest to, że mieszkali oni na terenie wsi Stary Toruń i prawdopodobnie w Górsku. To były dwie najstarsze olenderskie osady w tym rejonie. Jednak po 20 latach, kiedy wygasł pierwszy kontrakt, Rada Miasta Torunia pod wpływem tegoż pana widocznego na zdjęciu, bardzo zasłużonego dla miasta burmistrza Henryka Strobanda, jeden z najwybitniejszych
zarządców miasta. On zainspirował Radę do takiego twardego stanowiska, że żadni anabaptyści nie mają być tolerowani ani na terenie okolic Torunia, ani w samym mieście. I w związku z tym podjęto decyzję o wygnaniu menonitów, a kolejne kontrakty na dzierżawę nie tylko Ogórska i Stagrego Torunia, ale również wszystkich miejscowości ciągnących się dalej w stronę Bydgoszczy, tych, które należały do miasta, wszystkie te miejscowości zostały wydane w dzierżawę Olendrom, ale wyznania innego niż menonickie. Co to spowodowało? No spowodowało to, że w 1594 roku część tych osadników podpisała umowę z właścicielem wsi Przyłubie, to już na Kujawach, na lewym brzegu Wisły, blisko Solca Kujawskiego, a kilka lat później ci sami Olendrzy z Przyłubia podpisali umowę ze starostą Dybowskim. Dybów to dzisiaj zamek na terenie Torunia, ale w przeszłości odrębny zamek królewski, właśnie na kujawskiej stronie Wisły, i starosta Dybowski zgodził się na osadzenie tych Olendrów, wśród nich menonitów, na terenie starych wsi, pamiętających jeszcze dawne średniowiecze, Wielkiej i Małej Nieszawki. To były wsie położone blisko nad Wisłą. Z biegiem czasu, w kolejnych stuleciach, w wieku XVII i na początku wieku XVIII, osadnicy zajęli też wyspy, które znajdowały się w tym rejonie na Wiśle. Dzisiaj ta Wisła jest w tym rejonie uregulowana, wygląda zupełnie inaczej, ale do wieku XIX wyspy były naturalnym elementem koryta Wisły i jak widać po małych domkach, które tutaj są pokazane na kępie Stroński, na kępie Kozieniec, wyspy te były zamieszkałe. I właśnie wśród mieszkańców wysp przeważali menonici w XVIII wieku. Jeśli chodzi o to, jak wyglądała sytuacja w tych wsiach, Wielkiej Nieszawce, Małej Nieszawce, czy miejscowościach później założonych jak Duliniewo, czy może Kozibór, no okazuje się, że w XVIII wieku znowuż w żadnej z tych miejscowościach menonici nie stanowili większości. Były one zdominowane już przez luteran, ale menonici mieli silną pozycję w gronie posiadaczy gospodarstw. Możemy przypuszczać, że na początku XVII wieku, w pierwszych latach istnienia tych miejscowości, menonitów mogło być więcej, bo napływ luteranów mógł nastąpić potem, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego dokładnie stwierdzić. W zasadzie to osadnictwo menonitów w tym rejonie nie przekroczyło rejonu widocznego na tych planach do XIX wieku. Oni skupiali się na tym terenie starostwa Dybowskiego i naprawdę nie ma informacji źródłowych, żeby próbowali zasiedlać inne wsie położone wyżej w górę Doliny Wisły, w okolicach Włocławka, Dobrzynia. Tam wydaje się, że to osadnictwo menonickie po prostu nie dotarło, bo no, nie widzimy tego w źródłach. Ci menonici, którzy żyli w okolicach Torunia, w Małej Nieszawce, oni należeli do zgrupowania Fryzów, do tego odłamu Fryzów. I właśnie Mała Nieszawka stała się ich ośrodkiem, w którym mieli szkołę, w której się modlili. Największe skupiska menonitów to wspomniane już przeze mnie wsie o różnych dziecznych nazwach, głównie nawiązujących do tej dawnej Nieszawy, miasta, które niegdyś znajdowało się naprzeciwko Torunia. Tu na ilustracji widać zamek Dybowski, który był głównym ośrodkiem starostwa Dybowskiego, i tereny gdzieś dalej na zachód ciągnące się przy dawnej Nieszawie. Tu właśnie były obszary zasiedlane przez menonitów. Menonici, którzy żyli pod Toruniem, mieli spore problemy związane z tym pobliskim miastem. Kłopoty polegały na tym, że luterańskie miasto prowadziło dosyć agresywną politykę wobec innych wyznań, zarówno wobec katolików, jak i wyznań uznawanych za sekty, a taką byli menonici. W związku z tym te zarządzenia dotyczące nietolerowania menonitów były powtarzane. Zabraniano nawet rozprowadzania książek menonickich i oczywiście osiedlania się menonitów na tym terenie. Menonici mieli jednak możliwość przybywania do miasta i oferowania swoich towarów na sprzedaż, co chętnie wykorzystywali. Ale problemem, który wynikał z sąsiedztwem tego miasta, było też to, że przyciągało ono mieszkańców wsi, którzy zwłaszcza w młodym wieku udawali się tam na służbę, i całkiem spora część osób, które nawróciły się na luteranizm z menonityzmu, to byli właśnie menonici pochodzący z tych wsi, którzy przybywali do Torunia na służbę do bogatszych mieszczan, i oni
ulegali wpływom wyznania luterańskiego i porzucali wyznanie swoich przodków. Ale chyba najgorszy skutek dla menonitów w tej okolicy miało to, że miasto Toruń miało strategiczne znaczenie, stało się twierdzą w XVII wieku i w związku z tym było kilkakrotnie oblegane, żadne wojny nie mogły tego miasta ominąć, to wiązało się z licznymi oblężeniami, z kwaterunkami wojskowymi, z kontrybucjami, to przyczyniało się do ubożenia tych menonitów, którzy żyli w bezpośrednim sąsiedztwie tej twierdzy, niby na kujawskim brzegu Wisły, ale właśnie tam też zasięg oblężeń obejmował te tereny, więc było to bardzo trudne. Do tego istotne było zagrożenie powodziowe. Na tym odcinku Wisły, na lewym brzegu Wisły, na kujawskim odcinku między, powiedzmy, od słowo Toruń, to nie było go jeszcze na Kujawach wtedy, ale w tym rejonie między Zamkiem Dybowskim a Bydgoszczą, do obwałowań nie było do XIX wieku i menonici nie zdobyli się na ich zbudowanie i musieli godzić się z tym, że powtarzające się powodzie mogły niszczyć ich tereny. No i wiemy też, że bardzo szybko menonici żyjący w tej okolicy ulegli germanizacji. Oni już w końcu XVII wieku prawdopodobnie nie posługiwali się językiem holenderskim, to ich bardzo wyróżniało, ten język przetrwał dłużej w innych gminach, ale menonici z Małej Nieszawki bardzo szybko ulegli germanizacji, prawdopodobnie dlatego, że szybko znaleźli się wśród nich migranci z innych krajów niemieckojęzycznych i również oddziaływanie miasta mogło mieć taki skutek. Przechodzimy w okolice Chełmna, bardzo istotne dla menonitów żyjących w Dolinie Wisły. To jest obszar, o którym będę mówił, rozciąga się między Chełmnem a Grudziądzem, okolicami Grudziądza i jest to tak zwana nizina chełmińska, nizina miejska. Były to tereny, które miasto Chełmno otrzymało już od Krzyżaków w XIII wieku. Było ono dosyć podmokłe, słabo wykorzystywane w średniowieczu, aczkolwiek no, były eksploatowane. Jednak okazały się domem dla całkiem wielu rodzin menonickich, które zaczęły tu przybywać i właśnie. Uczciwie mówiąc, najstarszy kontrakt, który posiadamy, zawarty z Olendrami, a wśród nich menonitami, pochodzi z 1594-95 roku i dotyczy miejscowości Sosnówka. Ale no, w wielu opracowaniach znajdziecie informacje o tym, że na tym terenie już w połowie XVI wieku pojawili się menonici, ponieważ został wydany przywilej królewski, który na to zezwalał i miało to być w 1553 roku. Ten przywilej jest wspomniany tylko w jednym artykule powstałym, w zasadzie w przemowie dosyć dobrego historyka Franza Schulza, który opisywał dzieje Chełmna przy okazji jednej z uroczystości w chełmińskim gimnazjum, chyba w 1871 roku. I on podał tę datę i tę informację, ale niestety takiego przywileju nigdzie nie udało się odnaleźć. Co więcej, patrząc na to, jak działo się to później, to nie król decydował o tym, czy menonici mogą się osiadać na tym terenie, tylko właściciele Chełmna, czy zwierzchność, a tą byli biskupi chełmińscy. No i oni rzeczywiście wydawali dokumenty, w których regulowali status menonitów w tych dobrach. No i raczej wynika z tych dokumentów, że byli dosyć niechętnie nastawieni do osadników wyznania protestanckiego, w tym menonitów, ale mimo to Rada Chełmińska, która cieszyła się dosyć dużą autonomią pod żądaniem biskupów, zawierała z menonitami kontrakty, dlatego że byli oni bardzo cenni pod względem gospodarczym. Ratusz w Chełmie widoczny właśnie na zdjęciu, no, pamięta czasy, kiedy menonici przybywali do niego chociażby po to, żeby zawrzeć kontrakt z Radą Miejską po upływie 30 czy 40 lat dzierżawy. Nawet zachowały się rachunki pochodzące z tego ratusza przechowywane w archiwum państwowym w Toruniu, z których wynika, że po takim kontrakcie czy po złożeniu przez olendrów i menonitów rocznych czynszów, opłat za dzierżawę ziemi, wyprawiano dla nich jakiś rodzaj małej imprezy, bo Rada Miasta wydawała wówczas pieniądze na piwo, którym częstowano tych menonitów. A to okazja, żeby powiedzieć, że wbrew obiegowym opiniom menonici nie stronili od alkoholu, zwłaszcza w czasach, kiedy ludzie pili piwa więcej niż wody z uwagi na
higienę życia i chęć unikania problemów z piciem wody świeżej, nieprzygotowanej. A tak było w XVI wieku. W okolicach Chełmna najważniejszą miejscowością była Sosnówka. To był ośrodek, w którym, no niewielka wieś, w której znalazły się aż dwa kościoły czy domy modlitwy używane przez menonitów. Dwa dlatego, że były to odrębne domy dla dwóch gmin, jednej staroflamandzkiej i drugiej fryzyjskiej. Ten dom modlitwy używany przez Fryzów powstał w 1618 roku, o czym informuje zachowana do dzisiaj i sprowadzona niedawno z Holandii do skansenu w Wielkiej Nieszawce belka z nadproża prowadzącego niegdyś do kościoła w Sosnówce, na której jest napisane, że ta stara szkoła została zbudowana w 1618 roku, a przebudowana w 1773 roku. Drugi kościół, czy drugi dom modlitwy gminy staroflamandzkiej powstał później, ale również w XVII wieku. Najważniejszymi skupiskami menonitów na tym obszarze między Chełmnem a Grudziądzem, to wyłącznie w tych miejscowościach, które należały do Rady Miasta Chełmna i no, ewentualnie instytucji chełmińskich typu Akademia Chełmińska bądź niektóre instytucje duchowne jak Fara. Tymi skupiskami było Sosnówka, Brankówka, po niemiecku Jammerau, Wielkie i Małe Łunawy, Górne i Dolne Wymiary, Dorposz, Szynych, Rozgarty. Jak widać z oznaczenia, mimo tego, że Sosnówka miała dwa domy modlitwy używane przez menonitów i żyli tam ludzie dwóch grup, dwóch odłamów menonityzmu, to również w niej liczba menonitów w XVIII wieku nie przekraczała 50% liczby wszystkich mieszkańców. Więc menonici w XVIII wieku wśród tych miejscowości stanowili większość tylko w Brankówce. To jest coś, co akcentuję, bo zwykle właśnie no, przeceniamy tę liczbę menonitów i ich obecność, chociażby odwiedzając cmentarze, które są położone na tych terenach. Mówimy często o menonickich cmentarzach, podczas gdy one były od początku używane przez mieszkańców wsi, tych, którzy nie byli katolikami, więc wspólnie przez luteranów i menonitów. Nie było odrębnych menonickich cmentarzy na terenach, o których mówię, tylko były to cmentarze gminne dla mieszkańców jednej bądź dwóch wsi i chowano na nich zarówno menonitów, jak i luteranów. To też służyło jakiemuś wzajemnemu zbliżeniu. Menonici mieli kłopoty na terenach należących do miasta Chełmna, to były kłopoty właśnie z tym dwugłosem. Z jednej strony byli mieszczanie chełmińscy, Rada Miejska, która była dosyć tolerancyjna i której zależało, żeby menonici płacili wysokie czynsze i przyczyniali się do rozwoju regionu, więc przedłużali im kontrakty i chcieli to robić, a z drugiej strony byli biskupi chełmińscy, którzy od początku mieli dystans do menonitów i zabraniali im wyraźnie w wydawanych przez siebie dokumentach nauczania w szkołach religii, prowadzenia jakichkolwiek nabożeństw. Mimo było dosłownie tak, że biskup wydawał rozporządzenie, w którym zakazywał tego typu działalności, a niemal jednocześnie chwilę później Rada Miasta podpisywała kontrakt z menonitami, w którym pozwalała menonitom właśnie na taką działalność, czyli brała na siebie dosyć dużą odpowiedzialność i ryzyko konfliktu z biskupem, ale dzięki temu menonici trwali na tym obszarze i nawet wizytacje biskupie, które były tu robione w XVII wieku, zaznaczały, że są tu menonici, którzy nie powinni być tolerowani z uwagi na swoje poglądy wyznaniowe, ale pozostają tutaj z uwagi na swoje gospodarcze znaczenie i na to, że te bezludne tereny czy zarośnięte wcześniej i podmokłe doprowadzili do pożytku, z którego wszyscy mają korzyść. No i właśnie ta praca, budowa systemu rowów odwadniających i budowa wałów, to było zajęcie kilku pokoleń menonitów. Najstarsze wały, które zresztą zachowały się do dzisiaj w niektórych miejscowościach tego obszaru, te wały między Chełmnem a Grudziądzem były budowane przez menonitów, no zwłaszcza te wały w sąsiedztwie wsi Dorposz, Sosnówka. Dzisiaj przebieg wału nadwiślańskiego w tym rejonie jest nieco odmienny niż w XVIII wieku, ale na starych mapach można doskonale sprawdzić, które odcinki powstały właśnie przed wielką regulacją Wisły w wieku XIX.
Kolejna okolica, którą można nazwać menonicką okolicą, to są okolice Świecia. No, korzystam z map niemieckojęzycznych, tak żeby było trochę poczucia dawności w tym wykładzie, ale łatwo się domyślić, że mamy tutaj Świecie, Chełmno i ciągnące się no, na południowy zachód od Świecia tereny, na których można znaleźć dosyć dobrze znane miejscowości typu Chrystkowo, Kosowo, Niedźwiedź, Głogówko, Konopat i Wintersdorf, czyli Przechówko. Dzisiaj na terenie tej miejscowości, najistotniejszej menonickiej miejscowości w tym, na tym terenie, znajduje się wielka fabryka Mondi. Pytanie jest, kiedy tutaj menonici przybyli? Źródła niestety nie zachowały się dla tego obszaru wcześniejsze niż z około 1640 roku. Takie źródła, które by wspominały o obecności Olendrów, a co dopiero menonitów. I to daje pole do nadużyć. Wielu amerykańskich badaczy i niemieckich wykorzystało tę sytuację braku źródeł do stwierdzenia, że tu mogli menonici pojawić się już około 1540 roku, a wnioskowali tak dlatego, że mamy informacje o tym, że przez obszar Kujaw, przez Toruń w kierunku Gdańska przemieszczały się grupy anabaptystów właśnie około 1540-1550 roku, ale nie mamy informacji o tym, żeby się gdzieś osiedliły. No, ale ponieważ nazwiska niektórych mieszkańców tych terenów w XVIII wieku odnotowanych w XIX nie brzmiały po holendersku, ale właśnie wskazywały na górno-niemieckie pochodzenie, to wielu badaczy stwierdziło, tutaj musiało być osadnictwo menonickie już wcześniej i ono musi mieć związek no, nawet z huterytami, tak się uważa, czy z anabaptystami szwajcarskimi. Nie sposób zweryfikować dobrze tych twierdzeń, ale wydają się one być dosyć dużym nadużyciem, zwłaszcza dlatego, że napływ ludności na te tereny ze Śląska, z krajów niemieckich, trwał tutaj również w kolejnych stuleciach, a więc to menonici byli pierwsi, a ci inni przybysze mogli tutaj docierać w XVII i XVIII wieku. Przechówko, Głogówko, jak widać, były to miejscowości, w których nawet w XVIII wieku menonitów było więcej niż osób innego wyznania. To były miejscowości należące do dóbr królewskich, ale menonici występowali też w Kosowie, Chrystkowie, Konopacie i Dworzyskach. To jest w sumie niewielki obszar, ale to osadnictwo było dosyć silne. No niestety widzimy, że ono zaczyna wygasać już w XVIII wieku. Chrystkowo, które jest dzisiaj bardzo mocno kojarzone z menonitami z uwagi na istniejący tam obiekt, zagrodę holenderską i taką promocję menonitów, która się odbywa w tym miejscu, to w Chrystkowie w 1776 roku nie było już żadnego menonity. Było ich kilku w Kosowie, no za to, tak jak wspomniałem, większość zamieszkiwała Przechówko, całkiem dużo było ich również w Dworzyskach i w Konopacie, więc już w XVIII wieku mieliśmy czas kryzysu tej społeczności. No, Przechówko wyróżnia jeszcze jedną rzecz, to był ośrodek gminy staroflamandzkiej, Flamandów, czyli tego odłamu różnego od Fryzów, drugi mieliśmy w Sosnówce, pozostałe ośrodki, o których będę dzisiaj mówił, to były gminy fryzyjskie. I wiemy, że rzeczywiście ci menonici żyjący w okolicach Świecia utrzymywali bardzo bliskie kontakty z menonitami z Groningen, Fryzji i stamtąd przyjeżdżali do nich misjonarze, którzy nawet zostawili opisy tych swoich wizyt z nazwiskami mieszkańców poszczególnych wsi, więc dosyć sporo wiemy o menonitach z okolic Przechówki. Oni również mieli spore problemy, zwłaszcza ze starostami ze Świecia, którzy dosyć szybko już na przełomie już w XVII wieku, tak powiedzmy, zaczęli występować przeciwko menonitom i innym protestantom i ograniczać ich prawa i wprowadzać rozporządzenia, które miały zwiększyć rolę Kościoła katolickiego na tym terenie. Więc takich problemów mogli się spodziewać. Dzisiaj pamiątką po menonitach z Przechówka jest przede wszystkim bardzo zapomniany, a bardzo ciekawy cmentarz znajdujący się w sąsiedztwie fabryki Mondi, na którym można znaleźć jeszcze nagrobki z XVII wieku. I tu niespodzianka, o której wspominałem wcześniej, że menonici występowali też w okolicach Radzynia Chełmińskiego, daleko od Wisły i innym rejonem, w którym menonici nie przetrwali tak długo jak w innych miejscach,
To był Basen Mniszławski, Dobra Biskupów Kujawskich, miejscowości dosyć znane chyba niektórym z Państwa, Kokocko czy Bruki. W Kokocku jest dzisiaj zachowany całkiem ciekawy zbór luterański, ale no, nie ma ta budowla nic wspólnego z menonitami. Oni, jeśli byli tutaj, to byli znacznie wcześniej, w wieku pierwszej połowie, drugiej połowie wieku XVII, później zaniknęli. Zaniknęli prawdopodobnie dlatego, że z powodu niechęci biskupów chełmińskich, którzy byli właścicielami tych terenów, ale menonici zniknęli również z kilku miejscowości, które należały do szlachty w okolicach Czarża. Tam też występowali jeszcze w połowie XVII wieku, później ślad po nich zanika. Wiek XVII już widać z mojej opowieści, że był dosyć trudny dla menonitów żyjących na tych terenach. Trudność ta wynikała troszeczkę z wojen ze Szwecją, dlatego że Szwedzi byli postrzegani w Polsce jako protestanci atakujący kraj, który zaczął się już czuć krajem katolickim. W XVI wieku Rzeczpospolita była krajem, w którym szlachta no, przechodziła masowo na kalwinizm i sympatyzowała z ruchem protestanckim, ale w wieku XVII otoczenie króla, kościół katolicki przeszły do kontrreformacji i pozycja katolicyzmu, jeśli nie wróciła na dawne pozycje, to wzrastała bardzo silnie przez cały wiek XVII. Wojna ze Szwecją nabierała już takich cech wojny z wrogiem, który jest wrogiem właśnie i ta jego wrogość przejawia się tym, że jest innego wyznania. To wpływało na sytuację wyznań protestanckich w Polsce. Pamiętamy, że wiązało się to z wygnaniem Arian, a menonitów postrzegano jako grupę wyznaniową bardzo bliską Arianom. Z uwagi na tę izolację, styl życia, unikanie przemocy, unikanie wojny, menonici byli postrzegani za no, bardzo bliskich Arianom i pojawiały się głosy, żeby menonitów z tych terenów usunąć, w ogóle zabronić im przebywania z Polski. To no, budziło atmosferę niechęci wobec nich. Ta nietolerancja pojawiała się zarówno wśród duchowieństwa, jak i wśród szlachty, a sytuację wykorzystywali niektórzy królewscy urzędnicy. Był taki dworzanin króla Władysława IV, Wigibald von Hagsberg, który sfabrykował albo naprawdę dostał, bo no, król się potem tłumaczył, że to było fałszerstwo, dysponował dokumentem, w którym król zakazywał menonitom działalności jakiejkolwiek na ziemiach polskich i on z tym dokumentem przychodził do poszczególnych gmin menonickich, pokazywał go i twierdził, że jest wykonawcą tego postanowienia i może jego nie wykonać pod warunkiem otrzymania bardzo wysokiej opłaty. I gminy menonickie płaciły, no były rabowane przez niego i to dotyczyło większości gmin menonickich nad Wisłą. W końcu te gminy dotarły do króla i uzyskały od niego zapewnienie, że to wszystko było bezprawiem, fałszerstwem i że od tej pory będą menonici znajdować się pod ochroną królewską. Takie przywileje właśnie wystawił menonitom Jan Kazimierz, on również wystawił przywilej dla menonitów żyjących w Starostwie Świeckim i Grudziąckim, gdzie też wymienia te podstawowe miejscowości, o których mówimy, i zabezpieczał tam prawa już nie olendrów, ale konkretnie menonitów, a więc grupy wyznaniowej. To świadczy o tym, że była rzeczywiście presja na nich ze strony innych środowisk. Również król Jan Sobieski wydawał przywileje dla menonitów, zwłaszcza tych żyjących w pobliżu Grudziąca, w Wielkim Lubieniu, Dragaczu, w Montawach. To dlatego, że one trwały w sporze z biskupami dotyczącym odbudowy kościoła w Wielkim Lubieniu. Menonici absolutnie nie chcieli za to płacić i król Jan Sobieski pozwolił im no, nie wywiązywać się z takiego obowiązku. Zostało to jednak później obalone. Wiek XVII, wiek silnych, dużych wojen i konfliktów, był czasem, kiedy na te tereny, o których mówimy, napływali nowi migranci, tym razem już nie z Holandii, ale z Pomorza Zachodniego, tak zwani Pomorynkowie i ze Śląska. I wiemy, że część z nich, na przykład przedstawiciele rodziny Raclaw, dzisiaj bardzo popularne nazwisko wśród menonitów w Kanadzie, w Ameryce Południowej, a nawet w Niemczech, i byli to właśnie migranci z Pomorza Zachodniego, którzy przyłączyli się w tym wypadku Raclawów do gminy menonickiej w Przechówce. Legenda mówi, że ten pierwszy Raclaw był żołnierzem na służbie szwedzkiej, który jak usłyszał kazanie wygłaszane przez menonickiego kaznodzieję, to stwierdził, że wojna
przemoc to zło, rzucił swoją szablę, czy szpadę, czy broń w krzaki i powiedział, że odtąd chce żyć razem z menonitami i wyrzec się przemocy. I ta legenda znajduje potwierdzenie w różnych zapisach metrykalnych. Rzeczywiście taka rodzina przybyła, dołączyła do menonitów, byli wśród tych nowych, nawróconych, były również osoby wywodzące się z Pomorza Zachodniego Czech, które przybywały na te tereny w związku z takimi migracjami wywołanymi przez wojny i konflikty. Wiek XVIII to cały czas problemy migracji, jeszcze większe natężenie prześladowań protestantów, w tym szczególnie menonitów. Bardzo niechętny menonitom był między innymi widoczny na obrazku biskup kujawski Krzysztof Antoni Szembek. On doszedł też do godności prymasa Polski. Bardzo zasłużony polityk i biskup dla dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, ale to w zasadzie równa się bardzo źle zasłużony dla obecności menonitów. Był to biskup, który nie wahał się rozwiązywać przed terminem umów zawartych z menonitami po to, żeby ich wypędzić i wprowadzić na ich miejsce katolików. On dążył do tego, żeby w swoich dobrach nie mieć już żadnych menonitów i rzeczywiście osiągnął ten cel i chwalił się tym przed papieżem, że w dobrach biskupów kujawskich nie ma już żadnych menonitów, mimo że tacy wcześniej na tych terenach żyli. Dotyczy to na przykład miejscowości Wielki Komórsk, Mały Komórsk w okolicach, w sąsiedztwie Montach i miasta Nowe. Ale biskup naciskał też na szlachtę, egzekwował też prawo, które mu przysługiwało, żeby zamykać protestanckie szkoły. W Polsce od 1717 roku funkcjonowały prawa ograniczające maksymalnie działalność protestantów, kaznodziejstwo, działalność szkół i budowę kościołów nowych. To wszystko było przez biskupa egzekwowane w bardzo surowy sposób i były rodziny szlacheckie, właściciele szlacheccy, ziemscy, którzy dostosowywali się do życzenia biskupa i wyrzucali menonitów albo robili im problemy. To powodowało migrację. Pierwszy raz możemy powiedzieć, dokąd te migracje prowadziły, bo już w 1713 roku, to łatwo się domyślić, jest to okres wojny północnej ze Szwecją kolejnych napięć i obrzucania protestantów winą za konflikt i upatrywania w nich zdrajców i piątej kolumny. Wielu menonitów z okolic, z gminy w Sosnówce, w Przechówku, z okolic Świecia, Chełmna i Grudziądza, wyemigrowało na tereny Królestwa Prus, nad Niemen, to w okolice Tylży, czyli taka nizina w okolicach Tylży. Tylża może się kojarzyć niektórym z serem tylżyckim i to będzie bardzo dobre skojarzenie, bo właśnie ci menonici, którzy stąd wyemigrowali, w okolicach Tylży zaczęli produkować żółty ser, bo byli w tym ekspertami i ten żółty ser sprzedawali w Królewcu. W Królewcu nazywano ten ser tylżyckim, to był memel käse, tak, bo od Tylży, ale od Niemna. Niemiecki ser, ale rzeczywiście menonici produkowali ten ser, eksportowali go do Królewca. Niestety dosyć szybko królowie Prus wypędzili ich stamtąd z uwagi na to, że menonici nie chcieli świadczyć służby wojskowej. Menonici z rejonu Przechówki wyemigrowali też do miejscowości Jeziorki. To na terenie powiatu świeckiego, ale dosyć daleko od Wisły, to już pokazałem, gdzie spróbowali swojego szczęścia po prostu w dobrach innych rodzin szlacheckich, ale też bardzo dosyć daleka migracja w okolice Drezdenka. To były tereny ówczesnej Nowej Marchii, części państwa brandenburskiego, również podległe Hohenzollernom i tam menonici z Przechówki i Sosnówki osiedlili się w 1765 roku. To byli Flamandowie, którzy tam poszli. Te migracje wskazują na problemy, które istniały na terenach osadnictwa menonickiego w XVIII wieku. W tych problemach szukano ratunku, udając się z prośbą o pomoc do holenderskich menonitów, którzy zbierali dosyć często fundusze na pomoc menonitom na świecie. I menonici, zwłaszcza z okolic Chełmna i Sosnówki, którzy byli mocno represjonowani przez duchowieństwo, przez właścicieli ziemskich, podobno również przez miasto Chełmno, oni starali się uzyskać w Holandii fundusze
na łapówki dosłownie mamy opisywane sytuacje, w których menonici kilkakrotnie próbowali przekonywać biskupa do siebie pieniędzmi i dopiero za trzecim razem po wpłaceniu już podwójnie wysokiej stawki otrzymywali zgodę na pozostanie i życie dalej na terenach, na których gospodarowali ich przodkowie już 200 lat temu. To były dla nich bardzo niespokojne czasy i bardzo trudne, ale no, dzięki takiej pomocy, dzięki desperacji trwali. Doczekali momentu, w którym w Polsce zniesiono ograniczenia protestantów. W ciągu następnych lat pozwoliło to menonitom no, uzyskać pełnię praw, ale czekało ich za chwilę przejście pod rządy Królestwa Prus, bo w 1772 roku będziemy mieli rozbiór Polski. W tym XVIII wieku wszystkie gminy, o których mówimy, odeszły już od języka holenderskiego. Historia migracji w XVIII-wiecznych dotyczy też zasiedlenia terenów położonych na północ od Kwidzyna, między Kwidzynem a Sztumem, dlatego że właśnie tam osiedlili się menonici, którzy zmuszeni zostali do ucieczki z terenów nadniemeńskich, z okolic Tylży. W 1724 roku zostali stamtąd wypędzeni przez króla Prus i szukali dla siebie miejsca dosyć desperacko. Uzyskali wsparcie finansowe z Holandii i wsparcie od gmin menonickich na Żuławach, które na tym terenie miały wydzierżawione pastwiska. I te pastwiska zostały sprzedane menonitom, tym migrantom z Litwy Zaniemeńskiej, z Królestwa Prus, i oni osiedlili się na tym terenie, naprzeciwko Gniewu, w miejscowościach, które dziś noszą nazwy Barcice, Rudniki, Montowskie Pastwiska i inne. To są tereny tego dosyć późnego osadnictwa menonickiego z lat 20. i 30. XVIII wieku. Do nich dołączali też migranci z okolic Chełmna i Grudziądza w latach 30. i 40. Ta społeczność bardzo mocno zaczęła się rozwijać i co dziwne uzyskali również zgodę na budowę kościoła, który wzniesiono na terenie miejscowości Barcice. W 1772 roku menonici trafili niemal wszyscy, bo gmina w Małej Nieszawce nie znalazła się w tym gronie, więc niemal wszyscy, niemal wszystkie wspominane przeze mnie gminy zostały wcielone do państwa pruskiego w ramach pierwszego rozbioru Polski. To była sytuacja, której menonici się mogli obawiać, dlatego że Polska była krajem dosyć chaotycznym, gdzie sytuacja prawna menonitów zależała od tego, kto z nimi podpisał kontrakt, a nie od ogólnopolskiego prawa. Prusy były już nowocześniejszym państwem, w którym pojawiały się reguły równe dla wszystkich, w których starano się ujednolicać status społeczny, prawny pewnych grup i tu wyjątkowy charakter, wyjątkowy status menonitów troszeczkę nie pasował do oświeceniowych planów Fryderyka Wielkiego, reformy państwa. Do tego Prusy były państwem militarystycznym, nastawionym na konflikt i rozbudowę siły zbrojnej, a menonici, jak wiemy, nie chcieli służyć w wojsku. W czasach Rzeczpospolitej nikt tego nie wymagał, w wojsku służyła przede wszystkim szlachta i nie było przymusu odbywania służby wojskowej. W Prusach był już jednak system wybierania rekruta i okazało się, że menonici zrobią wszystko, żeby się od tej służby wojskowej zwolnić. Udawali się wielokrotnie do króla, uzyskali obietnicę, że będą mogli swobodnie wyznawać swoją religię bez ograniczeń, ale będą mieli problemy związane z prawem do nabywania ziemi, bo to właśnie kwestia zajmowania ziemi decydowała o tym, że poszczególne rodziny chłopskie były zobowiązane do służenia w wojsku. Pozwalając menonitom na kultywowanie swoich tradycji religijnych, król pruski rezygnował z określonej liczby rekrutów w swoim wojsku. Było to dla niego dosyć bolesne. Skończyło się tym, że w ciągu kilkunastu lat wypracowano rozwiązanie, które finalną postać, niemalże finalną, znalazła w tak zwanym przywileju łaski Fryderyka Wilhelma, kolejnego władcy Prus, który określił, że menonici mogą się cieszyć swobodą wyznaniową, ale nie mogą kupować ziemi, która nie należała wcześniej do menonitów. To jest jedna zasada, a druga w zamian za zwolnienie mają płacić bardzo wysoki podatek, z którego będzie utrzymywana
szkoła kadetów w Chełmie. Tak naprawdę to było już postanowienie wcześniej ustalone w 1773 roku, ale ono zostało zatwierdzone przez ten przywilej. Szkoła w Chełmie była szkołą militarną, szkoliła przyszłych podoficerów i oficerów Wojska Pruskiego, no i menonici, nie chcąc służyć wojsku, musieli utrzymywać tę szkołę i płacić podatek, później wykorzystywany również na inne cele. Co to powodowało? Sam podatek nie był takim wielkim problemem, bo menonici płacili takie podatki niekiedy również i w czasach polskich, no jakiś cel, czy te łapówki, czy różne daniny dla władców w zamian za to, że otrzymywali potwierdzenie swojej wolności wyznaniowej. Problemem był jednak zakaz nabywania nowych gospodarstw. Okazało się, że ten czas, który nadchodzi, będzie czasem, kiedy menonici nie mogli się rozwijać, kiedy ziemia dostępna dla nich na rynku będzie coraz droższa i będzie to powodowało ubożenie młodych następnych pokoleń, no i również brak możliwości uposażenia ich. To okazało się wielkim problemem. No, w sukurs temu problemowi przyszła możliwość wyemigrowania do Rosji. Katarzyna Wielka, która podbiła tereny sięgające Morza Czarnego, odebrała je Turcji, zaproponowała menonitom żyjącym na Żuławach i w Dolinie Wisły, żeby migrowali właśnie tam na Ukrainę. Na Ukrainę, na stepy położone nad Morzem Czarnym, ale menonici z tych naszych rejonów emigrowali również na Wołyń, zachęceni przez polskie rodziny szlacheckie. Tam na przykład wyemigrowali mieszkańcy Przechów. Od pierwszego, drugiego rozbioru, mamy jeszcze parę lat, dochodzi do wojen napoleońskich i konfliktu, który na nieszczęście przetacza się przez Dolinę Wisły, a w rejonie takich miast jak Toruń, Grudziądz wiąże się to z oblężeniami. Teraz po lewej stronie widzimy generała znanego nam z hymnu Dąbrowskiego, a po prawej stronie króla Prus Fryderyka Wilhelma III. No i dlaczego takie zestawienie? Dlatego, że w 1806 roku w Dolinie Wisły toczyły się walki, rywalizacja między wojskami pruskimi i wojskami francuskimi, no w tym legionami polskimi. Generał Dąbrowski akurat był dowódcą na tym odcinku na lewym brzegu Wisły i nawet wydał specjalną odezwę do Olendrów mieszkających na tych terenach, zachęcając ich do tego, żeby byli wierni właśnie jemu i powstającemu państwu polskiemu, żeby stanęli po stronie tych, którzy przychodzą z rewolucyjną Francją. Z kolei król pruski wymagał wierności od menonitów, a menonici w tym wszystkim nie służyli w wojsku, więc jakby osobiście nie stawali po żadnej ze stron, nie dawali rekruta, ale zostali zmuszeni wybrać, po czyjej stronie chcą stanąć. I w 1806 roku gminy menonickie z terenu Prus, z terenów nadwiślańskich, zdecydowały, że w tym konflikcie opowiedzą się po stronie króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Kiedy on przybywał w Grudziądzu w 1806 roku w listopadzie, reprezentant menonitów pruskich Abraham Nickel, który mieszkał w Brankówce, a należał do gminy w Sosnówce, przekazał królowi obietnicę wsparcia 30 tysięcy, no przekazania 30 tysięcy talarów na rzecz, no wsparcia może nie bezpośrednio działań wojennych, ale na rzecz wdów, sierot i leczenia rannych, którzy no, ponoszą takie szkody w czasie wojen z Francją. To była jasna deklaracja, że menonici stają w tym konflikcie po stronie króla Prus. To był też dowód na ich postępującą germanizację i na utożsamianie się właśnie z tym niemieckim obszarem kulturowym, bo jesteśmy przecież na pograniczu, ale z uwagi na wyznanie, na język, którym już się posługiwali, było im bliżej zdecydowanie do władców Prus. Co jest jeszcze istotne w tym wszystkim? No musimy sobie wyobrazić, bo zawsze tak dobrze myślimy o tym, że menonici nie chcieli walczyć. Było to do XVIII wieku czymś może nienadzwyczajnym, tak jak mówiłem, nie było obowiązku służby wojskowej, ale właśnie w czasie wojen napoleońskich, kiedy w końcu król Prus zwołał pospolite ruszenie i kiedy sąsiedzi menonitów wysyłali swoje dzieci albo szli sami na front, żeby walczyć i zginąć w imię obrony ojczyzny, menonici siedzieli w domu.
i nie uczestniczyli w tych walkach, nie poświęcali się dla ojczyzny i właśnie z tego powodu czuli się no, w jakiś sposób niekomfortowo, obawiali się, istniały oskarżenia wysuwane przeciwko nim o to, że nie włączają się właśnie w tę obronę ojczyzny i taka deklaracja wsparcia finansowego dla króla miała potwierdzić, że jednak są wartościowymi obywatelami, a to, że nie walczą z powodów religijnych, nie powoduje, że nie są wiernymi poddanymi i nie są gorsi od swoich sąsiadów. To miało zaważyć na późniejszych losach Menonitów. Oni cały czas jeszcze no, byli zwolnieni ze służby wojskowej, ale coraz silniej odczuwali ten problem. Ci Menonici, którzy no, stwierdzali, że bardzo ciężko im się żyje w warunkach ograniczeń prawnych, i tego ryzyka, że zostaną pociągnięci w jakimś momencie do służby wojskowej, zaczęli migrować. Na terenach, o których mówię, ta migracja do Rosji zaczyna się trochę później niż w przypadku żuław wiślanych w okolicach Gdańska i Malborka. Tutaj ten impet główny następuje już w początku XIX wieku. Na przykład mieszkańcy Przechówka najpierw wyemigrowała grupa na Wołyń, a później druga grupa około 1820 roku do jednej z najważniejszych menonickich kolonii, do Mołocznej. I w zasadzie gmina w Przechówku przestała istnieć. No niemal wszyscy, niemal dosłownie wszyscy Menonici, wszystkie rodziny spakowały się i wyjechały na teren Wołynia i Ukrainy. I w ten sposób utraciliśmy właśnie już jedną społeczność menonicką na tym terenie. Oni wybierając ten los zachowywali swoje radykalne poglądy i robili to w imię właśnie tych poglądów. Ci, którzy zostawali na miejscu, oni byli łatwiejsi do zasymilowania, bo skoro nie wyemigrowali, żeby ratować swoje poglądy, to łatwiej im przychodziła też akceptacja sposobu życia sąsiadów i nawet przychodziła im myśl o tym, że może jednak warto tę służbę wojskową zaakceptować. Stało się tak, że w 1867 roku już państwo niemieckie nie wytrzymało i wyszło rozporządzenie, które znosiło przywileje menonitów w zakresie nieuczestniczenia w konfliktach zbrojnych. I menonici zostali objęci powszechną służbą wojskową, tyle że po paru latach pozwolono im jednak wyjątkowo, żeby rekruci nie służyli w jednostkach frontowych i żeby nie musieli używać broni, mieli prawo wybrać sobie służbę w jednostkach pozafrontowych, w logistyce, pracować jako sanitariusze w wojsku, ale obowiązek służby wojskowej pozostawał. To był przełomowy moment, który spowodował dużo no, konflikty, dyskusje w środowisku menonitów. Na przykład gmina w Montawach, o której wspominałem, podzieliła się na dwie gminy, jedna w Montawach, druga w grupie. I właśnie podział dotyczył tego, czy obkładać no, takim interdyktem, teraz brakuje mi słowa, czy wykluczać z gminy, o to będzie najlepsze słowo, czy wykluczać z gminy osoby, które godzą się na służbę wojskową, niezależnie od tego, czy jako sanitariusze, czy jako wojskowi na froncie. Ta grupa menonitów, która skupiła się wokół kościoła w górnej grupie, uważała, że takich menonitów, którzy godzą się na służbę wojskową, należy wykluczać ze swojej społeczności. Z kolei mieszkańcy Montaw, te osoby skupione wokół kościoła w Montawach, stwierdzili, że nie, to już nas tak bardzo nie dotyczy. Czujemy, że osoby, które pójdą do wojska, nie zostaną przez nas wyklęte, będziemy je traktować normalnie cały czas jak współbraci, którzy przestrzegają naszych zasad. I ten podział był trwały, ten podział oznaczał, że te grupy nie mogły między sobą zawiązywać związków małżeńskich, więc było to bardzo dotkliwe i podział ten trwał aż do 1920 roku. Innym skutkiem wprowadzenia obowiązku służby wojskowej była migracja. Widoczny na zdjęciu Wilhelm Ewert, który był członkiem gminy i starszym gminy ostatecznie w Małej Nieszawce, mieszkał na jednej z wysp na Wiśle, stwierdził, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji musi być emigracja. Spróbował odbyć podróż do Rosji, gdzie dowiedział się, że również w Rosji to bez sensu jest emigrować do Rosji, bo car zaraz też wprowadzi powszechny obowiązek wojskowy, który obejmie menonitów, więc udał się z kilkoma innymi delegatami menonitów z Żuław
do Stanów Zjednoczonych, żeby sprawdzić, czy tam jest możliwe życie bez obowiązku służby wojskowej. I okazało się, że tak, że na preriach Kansas będą tereny, które kompanie kolejowe udostępnią Mennonitom i otrzymają oni gwarancję tego, że nie będą musieli służyć w wojsku. Wilhelm Ebert wrócił zadowolony, przekazał te informacje Mennonitom w Prusach i w Rosji i okazało się, że z Rosji rzeczywiście masowo ruszyła migracja do Stanów Zjednoczonych, bo ludzie byli tam radykalni, ale stanął przed swoją gminą w małej Nieszawce i okazało się, że oprócz niego nikt nie chce się wyprowadzić, tylko jedna osoba poza jego rodziną najbliższą, więc okazało się, że te postawy nie są już takie radykalne i rzeczywiście ta emigracja do USA w małym stopniu objęła ludzi, którzy żyli na interesujących nas terenach, dlatego że byli oni już gotowi pogodzić się z tymi nowymi warunkami. Oni byli coraz bardziej zasymilowani, coraz bardziej podlegali procesom modernizacyjnym. To już są czasy, kiedy pojawia się obowiązkowa szkoła z językiem niemieckim, z religią nauczaną w duchu luterańskim, kiedy Mennonici czują się zdominowani trochę przez to otoczenie, ale jednocześnie sami mają większe możliwości podróży, przenoszenia się do miast. To wszystko rozbija wiele mennonickich rodzin, to wszystko powoduje masę nawróceń na luteranizm, to wszystko powoduje zeświadczenie i coraz silniejszą germanizację. I mimo tych początkowych sprzeciwów wobec służby wojskowej i tych dramatycznych akcji, o których wspomniałem, okazało się, że już w czasie I wojny światowej Mennonici czuli się w obowiązku walczyć w wojskach niemieckich i nie mieli wielkiego problemu z tym, żeby również brać udział w walkach frontowych. O tej asymilacji mówiąc, chcę pokazać kilka przykładów, które dotyczą architektury. Nie wspominam o niej dużo, bo skupiam się na tych aspektach historycznych, ale spójrzcie na kościół mennonicki w Montawach, który został zbudowany w końcu XIX wieku. Dzisiaj widzimy ten kościół i odwiedzamy go, mówimy, to jest właśnie taki typowy mennonicki kościół, bo ma małą wieżę, ale sęk w tym, że te kościoły budowane w XIX wieku, one bardzo przypominały już architekturę wykorzystywaną przez luteranów w Prusach do budowy niewielkich kościołów parafialnych, więc te kościoły pokazywały uleganie wpływom, trendom, które były typowe dla wszystkich mieszkańców Prus, kultury niemieckiej. Ta asymilacja, to zeświadczenie przejawiało się też tym na przykład, że Mennonici na terenach, o których mówimy, odeszli od kilku starych zasad, na przykład od zasady typowej dla pierwszych Mennonitów, że nie przedstawia się Boga w żaden sposób, czy Chrystusa na malowidłach. W tym kościele w Montawach mamy dwa witraże pochodzące z czasów budowy kościoła, które pokazują nam Chrystusa, czy tutaj w momencie chrztu, czy w czasie wizyty w domu Marii. I jest to właśnie jawne zaprzeczenie tej starszej tradycji mennonickiej. To jest coś, co wskazuje na dużą asymilację kulturową i bliskość między luteranizmem a mennonityzmem. Mennonici używali śpiewników, które były w zasadzie zawierały pieśni luterańskie, używane przez Luteran. Tak nie było. Ten podział zacierał się między wyznaniami. Pozostawała odrębna tożsamość odrębnego pochodzenia, pozostawał związek z tą własną parafią, czy gminą, lepiej powiedzieć, ale wszystko to słabło właśnie w drugiej połowie XIX wieku. Kilka innych przykładów architektury kościelnej stosowanej przez mennonitów. Kościół w Barcicach i w Grupie zbudowane w tym samym roku były też naśladownictwem zwykłych wzorców stosowanych przy budowie innych obiektów sakralnych w Prusach. To, co je wyróżniało, to rzeczywiście brak wieży, ale jak widzieliśmy w Montawach już taka mała sygnaturka się pojawiła. W tych kościołach montowano organy. To też było coś, co było przeciwne dawnym tradycjom mennonitom. Mennonici nie używali początkowo żadnych instrumentów, tylko śpiewali bez towarzyszenia jakichkolwiek instrumentów, organów czy innych, a w tych kościołach montowano już czy fizharmonię, czy spore organy. Dla porównania pokazuje kościół, czy dom modlitwy z Sosnówki, no, rzekomo zbudowany w 1618 roku, ale zapewne ta konstrukcja, którą widzimy na zdjęciu, pochodziła z XVIII wieku, kiedy ten budynek był przebudowywany i widzimy tu wyraźnie różnicę w materiale, który został użyty. To był po prostu zwykły domek, budowany taką samą techniką jak domy mieszkalne, wyróżniał się ewentualnie detalami.
te kościoły budowane w XIX wieku nawiązywały już do zupełnie innej tradycji. Przechodzimy, już prawie koniec, już obiecuję, że zbliżam się do końca. Ważny okres dla menonitów żyjących nad Wisłą to lata 1920-1939. To był czas, kiedy tereny, o których ja mówię, z wyjątkiem oczywiście okolic Kwidzyna i Sztumu, kiedy te tereny zostały włączone do państwa polskiego, odrodzonego. Dla nas, Polaków, to zawsze radość, że tak się stało. Z punktu widzenia menonitów była to tragedia. Dlatego, że traktat, granice wprowadzone w 1920 roku rozdzieliły menonitów między trzy państwa, między Polskę, Wolne Miasto Gdańsk i no, Niemcy, tę Republikę Weimarską, która posiadała Prusy Wschodnie. Przebieg granic no, rozdzielał między sobą rodziny. Dodatkowo menonici znaleźli się no, chociażby w powiecie świeckim i grudziąckim na terenach pogranicznych powiatów, a to oznaczało, że będą poddawani wielu ograniczeniom z racji swojego pochodzenia i niepewności, którą obdarzano przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Za taką byli już menonici w okresie międzywojennym uważani. Wiedziano, że pochodzą od Holendrów, ale jednak traktowano ich jak Niemców, dlatego że mówili językiem niemieckim i niewiele odróżniali się od Niemców innego wyznania. Oczywiście część menonitów wyemigrowała przed 1920 rokiem. To była duża strata liczebna dla tych gmin. Dodatkowo pogłębiała straty w ludziach, zwłaszcza w mężczyznach, którzy zginęli w czasie walk na froncie w 1914-18 roku. Pozostali ci, którzy wybrali optowanie za Polską na tych terenach pogranicznych i przyjęli polskie obywatelstwo. Mimo to no, posiadali, byli narodowości niemieckiej, mówili w domu po niemiecku, no i byli niestety szykanowani przez polskie władze. Polskie państwo przed II wojną światową prowadziło bardzo ostrą politykę wobec mniejszości wszystkich, również mniejszości niemieckiej. I nasiliło się to zwłaszcza po 1933 roku, a tak naprawdę po 1936 był to bardzo szybki kurs na konflikt z tą mniejszością. Jakby odpowiadaliśmy złem za zło, które Hitler wyrządzał polskiej mniejszości w Niemczech, ale przede wszystkim rosła niechęć również społeczna wobec Niemców. Jeszcze w latach 20. wydawało się, że menonici się zasymilują, że jest szansa na to, żeby się nawet spolonizowali, ale takie posunięcia jak zamykanie szkół, w których menonici mogli się uczyć w swoim języku, czyli w niemieckim, czy wprowadzenie zakazu nauczania religii w języku niemieckim w tych szkołach, w których byli menonici i luteranie niemieccy, to wszystko wzbudzało wielką niechęć. Co więcej, menonici na tych terenach pogranicznych nie mogli na przykład przekazywać w spadku, sprzedawać, bo de facto ta tradycja nakazywała sprzedawać dzieciom swoich majątków, dlatego że prawo zabraniało sprzedaży gospodarstw na pogranicznych terenach osobom narodowości niemieckiej. I były to żale, które rosły z czasem i które były rozbudzane i no, podkładał pod to ogień ruch nazistowski, który docierał na te tereny i zbierał poparcie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Dochodzimy do roku 1939. i do pamiętnej jesieni. My pamiętamy ją oczywiście jako wielką tragedię narodu polskiego i słusznie, ale był to też moment wielkiej niepewności i strachu dla menonitów, którzy żyli na tych terenach pogranicznych. Żyli blisko granicy, miał tu się przetoczyć front, a oni byli Niemcami, i wobec których wzbudzono wielką niechęć. Wszyscy mieszkańcy gmin menonickich byli przerażeni tym, co stanie się, kiedy rozpocznie się wojna. I rzeczywiście ich obawy nie okazały się bezpodstawne, bo tuż przed wybuchem wojny policja aresztowała, no może tak, może najpierw przychodziły wezwania na mobilizację do wojska i młodzi menonici, chłopcy w wieku poborowym ruszali na mobilizację, mimo tego, że byli menonitami i no, no, mówili po niemiecku, byli obywatelami polskimi i służyli w polskim wojsku. Przechodzili szkolenia we wcześniejszych latach, więc oni byli wezwani do walki w polskich oddziałach, do walki z Niemcami. Oczywiście polskie władze wojskowe starały się nie dawać im odpowiedzialnych pozycji, trzymać ich z daleka od frontu, bo obawiano się, żeby nie przeszli na stronę wroga. Ale jednak menonicy chłopcy zostali zmobilizowani. Drugiego dnia przychodził policjant i aresztował członków starszego pokolenia,
menonitów w wieku 50-60 lat, których obawiano się jako przywódców, liderów lokalnej niemieckiej społeczności, obawiano się, że podejmą oni w czasie walk frontowych jakieś działania dywersyjne. Zebrano bardzo dużą grupę menonitów wśród innych Niemców, których aresztowano na terenach powiatów właśnie tutaj położonych nad Wisłą i uformowano specjalne kolumny marszowe, które miały zmierzać do Berezy Kartuskiej i myślę, że niektórzy z Państwa słyszeli o tych marszach, gdzie prowadzono właśnie przedstawicieli mniejszości niemieckiej i te marsze, te kolumny były atakowane przez, nawet przez Niemców. Niekiedy dochodziło do samosądów ze strony eskortujących Polaków. Stało się tak, że no, grupa menonitów, która była w ten sposób potraktowana, brała udział w takim marszu, zginęła. Wśród nich znaleźli się na przykład kaznodzieja gminy w Sosnówce, Hans Kiber czy Hermann Bartel z Szynycha, osoby, które dla tych lokalnych społeczności były bardzo ważne. Wilhelm Kerber, nauczyciel z Torunia i historyk menonitów, opisywał w swoich wspomnieniach, że no, kilkanaście osób zostało zamordowanych, zanim przyszedł, kilkunastu Niemców, w tym menonici, zostali zamordowani w okolicach Torunia, zanim przyszedł front, że ludność polska, obawiając się niemieckich sąsiadów, no, dopuszczała się samosądów i rozstrzeliwań. Oczywiście wiemy, że później odwet był nieproporcjonalny i dużo większy, ale jednak z punktu widzenia menonitów ten początek wojny był dla nich bardzo trudny, a samą wojnę i wkroczenie wojsk hitlerowskich uznali oczywiście, płacząc ze swojej strony, za wybawienie i wyzwolenie. To była zapowiedź tego, że gdy zmieni się sytuacja, to no, zabraknie dla nich miejsca w nowych warunkach, które jak się okazało będą kształtowane przez zwycięzców, przez Sowietów i mocarstwa zachodnie i w nowych planach na urządzenie świata w tej części Europy nie było miejsca dla ludności niemieckiej na ziemiach polskich. Miała być ona przede wszystkim przesiedlona, a na jej miejsce miała być sprowadzona ludność ze wschodu. Oczywiście już samo nadciągnięcie frontu, zbliżanie się wojsk sowieckich w początku 1945 roku spowodowało masową ucieczkę menonitów, tak jak i innych przedstawicieli ludności niemieckiej w kierunku zachodnim i północnym. Nie wszyscy przeżyli tę ucieczkę, zwłaszcza z uwagi na bardzo silne mrozy i bardzo trudne warunki, jakie były. Ci, którzy przeżyli, bądź zostali na miejscu, bądź wrócili, też doczekali się bardzo smutnego losu, o czym świadczy napis pod zdjęciem kościoła w Małej Nieszawce. Chociażby ten kościół został zamieniony na jedno z wielu miejsc internowania ludności niemieckiej w 1945 roku. No, istniała sieć obozów, w których trzymano Niemców cywilnych, nawet tych, którzy nie byli zaangażowani bezpośrednio w działania wojenne, aczkolwiek wiemy wszyscy, że ludność niemiecka no, miała inny status w czasie wojny, a nienawiść do Niemców w 1945 roku była powszechna. To spowodowało, że dla menonitów, tak jak i dla innych Niemców, zabrakło miejsca w powojennej Nowej Polsce. Na terenach, o których mówimy, zdarzały się przypadki, że lokalnie pozostawały jakieś rodziny, ale no rzadko kiedy możemy je wiązać z menonitami. Chociażby w Małej Nieszawce i okolicach wiemy, że w 1943-1944 roku gmina liczyła już zaledwie kilkanaście osób. Te gminy, które jeszcze w XVIII wieku, obszar, o którym mówię, mógł być zamieszkały przez, i tu znowu niewielka liczba, bo to będzie około 2000 może menonitów, to ich z biegiem lat ubywało na skutek procesów migracyjnych i na skutek konwersji na inne wyznania, zeświadczenia i przeprowadzek. Także wiele z tych gmin borykało się z problemami już zaniku właśnie przed II wojną światową. Druga wojna światowa ten proces makabrycznie przyspieszyła. Po 1945 roku w Polsce nie odnotowujemy ani jednego menonity. Są statystyki, które pokazują, że jeszcze że był taki okres, kiedy było ich dziesięcioro. Są opowieści o pojedynczych osobach z pochodzenia menonitach lub menonitkach ożenionych z Polakami, ale od czasów II wojny światowej Polska, w której niegdyś było tak wielu menonitów, jednak, no, czy przynajmniej na tym naszym obszarze było ich całkiem sporo,
Polska jest białą plamą na mapie występowania osób wyznania menonickiego na świecie. Tu mamy taką mapę z 2003 roku. I ostatnie moje zdanie, bo nie chcę wchodzić w kwestię pamięci i przypominania o menonitach obecnie, ale chciałbym tylko powiedzieć, że ci menonici, którzy wywodzą się z naszych terenów, o których mówię, z terenów nadwiślańskich, oni wyemigrowali w kilku kierunkach. Pamiętamy, że emigrowali do Rosji. W tej Rosji niektórzy ich potomkowie żyją do dzisiaj. Z Rosji część wyemigrowała do Ameryki Północnej, na prerię Kansas, ale część migrowała też do Paragwaju, Urugwaju i innych krajów Ameryki Południowej. Tutaj zwłaszcza migrowali ci, którzy zmuszeni zostali do emigracji po 1945 roku. Ich Stany Zjednoczone nie chciały przyjmować, a Urugwaj i Paragwaj owszem. Część menonitów, którzy emigrowali z Rosji, mieszka, znaczy tych pochodzących dosłownie najczęściej z Przechówki, z Przechówka czy z okolic Kwidzyna, oni w większości mieszkają dzisiaj w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Paragwaju, Urugwaju oraz w Rosji, a z tej Rosji niektórzy przenieśli się w czasach pierestrojki do Niemiec. Także tam możemy szukać tych, którzy niegdyś żyli nad Wisłą, w miejscowościach, którym poświęciłem dzisiejsze spotkanie. Przepraszam, że trwało tak długo. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tym, którzy wytrzymali do samego końca. Dziękuję. I wracam myślami do Łukasza. Czy jest tutaj? Jestem. Cały czas słuchałem. Słuchaj, ja wyłączę już twoją prezentację z ekranu. Tak, dzięki. Dobra, widzisz siebie już teraz też? Tak, widzę siebie, jest. Dobra, super. Słuchaj, jeżeli chodzi o pytania, są trzy. Po pierwsze, czy mógłbyś podać jakieś takie przykładowe nazwiska pomenonickie? To jest chyba coś, co bardzo często się pojawia w takim potocznej świadomości, jak te nazwiska pomenonickie, czy też menonitów brzmiały. Dobrze, okej, nie ma problemu. No to odpowiadając na to pytanie, wśród tych najbardziej popularnych nazwisk występujących na terenach, o których mówię, tak, występowały nazwiska zarówno pochodzące brzmieniowo z Holandii, jak i z innych krajów, o czym mówiłem, tak, więc były nazwiska typu Dirks na przykład, które świadczyło o tym, że to jest potomek jakiegoś Andrzeja, Dirka, czy nazwiska, ja będę może już nie segregował ich, tylko mówił te, które trafiają się najczęściej. Masa osób nosiła nazwisko Bartel w Sosnówce, w Małej Nieszawce, w Przechówku. Bartel, Unruch to jedno z najstarszych nazwisk występujących już w Montałach, w tym pierwszym przywileju i to nazwisko trwało w Dolinie Wisły przez długi czas, aż do wieku XX. Schroeder to raczej nazwisko nieholenderskiego pochodzenia. Kerber, też górnoniemieckie, ale menonickie, bardzo popularne wśród menonitów na terenie, o którym mówię. Nickel, ten Abraham Nickel, o którym wspominałem, to bardzo popularne nazwisko. Kolejne Raclaw, popularny, ale dopiero od XVIII wieku, kiedy ci pochodzący z Pomorza nawróceni na menonityzm ludzie zaczęli się tutaj rozprzestrzeniać. Można by tych nazwisk wymieniać więcej. Są specjalne listy opracowane na podstawie tych wykazów podatkowych, czy wykazów dusz, w których możemy te nazwiska sprawdzić. Niektóre z tych nazwisk są obecne również wśród Polaków dzisiaj, tak? Nazwiska typu Ewert, nie będę wskazywał palcem, ale znam kilku Kerberów, Ewertów, Schroederów, tak, Niklów. Niektórzy z nich rzeczywiście pochodzą z rodzin menonickich i są tego świadomi, więc jak najbardziej te nazwiska bym wymieniał wśród tych popularnych. Nazwisko Tjart, tak, Gerc, bardzo popularne nazwisko w okolicach Grudziądza, Gercen. Były to nazwiska, które tutaj dominowały na pewno. Słuchaj, a nie masz wrażenia, że na przykład te nazwiska, które są spotykane u Was w regionie, jednak troszkę różnią się od tych nazwisk, które są u nas, bo na przykład wiesz, jakby na Żuławach te rodziny Dick, Wiebe, Klassen, później masz różne pochodne już, to jakby to też są jakby troszkę, to jest też specyfika regionalna, ja mam wrażenie. Tak. Oczywiście, ona służy też właśnie menonitom do określania pochodzenia, tak? Oni starają się na podstawie występowania nazwisk określić, gdzie te nazwiska pojawiały się najwcześniej. I rzeczywiście wydaje się, że na terenie Żuław było więcej nazwisk pochodzenia holenderskiego, niderlandzkiego dosłownie, niż na terenach, o których ja mówiłem.
Tutaj zdecydowanie duża część menonitów wykazuje nazwiska nieholenderskie i stąd była ta teoria, o której mówiłem, że tu mogli dotrzeć menonici, znaczy anabaptyści ze Szwajcarii czy huteryci, ale wydaje mi się bliższe prawdy to, że po prostu w wyniku migracji ludzie, którzy stamtąd przybywali, przechodzili na menonityzm, bo znajdowali się, osiadali w środowisku, w którym występowali już menonici. I to wydaje mi się bardziej prawdopodobne niż masowa migracja huterytów i braci szwajcarskich w XVI wieku. Słuchaj, kolejne pytanie jest takie, czy menonitów z Doliny Walichnowskiej zalicza się też do tej grupy, o której ty mówisz? Nie, no ja pominąłem tę grupę, już nie chciałem i tak starałem się ten Kwidzyn, tak chociaż to znaczy prawy brzeg w okolicach Kwidzyna troszeczkę poruszyć. Ten teren już jest bliższy Żuławom i jest inny, ma swoją specyfikę. Ja jakby trzymam się tych terenów, które ciągną bardziej ku Grudziądzowi i Toruniowi, także z tego powodu o tamtych obszarach nie mówiłem. To, co już jest na północ od Gniewa, to jednak jest specyficzny obszar, dosyć zwarty i dużo mocniej związany z Żuławami i z żuławskim osadnictwem menonitów. Poczekaj, jest jeszcze jedna uwaga, a mianowicie dotycząca kościołów. To, co też jakby wspomniałeś o tym, że te kościoły, no poprzez kościoły widać ten proces asymilacji. Tutaj pani tak. Maria zwraca uwagę na tym, że no jest podobny jest też ten kościół w Elblągu, ten wiesz... Tak. Kościoły w Montawach i w Elblągu są bardzo podobne do siebie, to są te same wzorce, a z kolei kościół z Małej Nieszawki, który pokazuje, on też jest do nich podobny, tyle że jest z innego materiału zbudowany, bo z drewna, tak, ale też ten układ z sygnaturką, z korpusem zamkniętym, prezbiterium wielobocznym, to wszystko jest podobny wzór. On, no trzeba przyznać, że to była skromna architektura. Nie? Ona była i rozmiarowo skromna, dlatego że były te kościoły przygotowane dla małej grupy. To zresztą pokazywałem na zdjęciach też ten kościół z Barcic, tak? Z Trakheimerweide. On był największy z nich wszystkich, bo tam po prostu było tak dużo menonitów na tym terenie. Tam miał kto się modlić w tym kościele. Kościół w Małej Nieszawce, on był w zasadzie, połowa tylko jego służyła do nabożeństw, bo tych ludzi było tak mało, że oni stwierdzili, że połowę kościoła zorganizują jako salkę, no powiedzmy, katechetyczną, tak, i jakieś kancelarię swoją, bo nie było potrzeby robienia aż takich dużych świątyń. Wiesz, to jeszcze widać też na przykładzie tych zachowanych kościołów w Rozgarcie i w Jeziorze, że one też, wiesz, ten styl neogotycki, taki spotykany dla charakterystycznej wioski, jest chociażby budowli sakralnych luterańskich na terenie Żuław, tak? Tak. I tak. Powiem ci szczerze, że chyba na tym, na tym te pytania wyczerpane się nam dzisiaj kończą, jeżeli chodzi o temat naszego. Jest pytanie, dwa pytania ostatnie, a mianowicie czy menonici mogli napływać na Kaszuby? A no to ja odpowiem tak. Mamy miejscowości na Kaszubach, które były zasiedlone przez Olendrów. To są na przykład Karwieńskie Błota i okolice, no Kniewskie Błota. Dwie miejscowości, w których już na początku XVII wieku starostowie puccy w Wejherowie osiedlili Olendrów. Rzeczywiście no, wygląda na to, że byli to przybysze z Holandii, tylko że patrząc na zachowane dokumenty, okazuje się, że na przykład ci, którzy osiedlili się w Karwieńskich Błotach, poprosili o opiekę duchowną pastorów z Gniewina, którzy byli luteranami, a ominęli jakby kościół kalwiński w pobliskiej Krakowie. I z tego wynika, że nie byli menonitami, bo menonici absolutnie nie potrzebowali duszpasterzy innych wyznań. Są historycy menonicy, którzy uważają, patrząc na niektóre nazwiska, że wśród mieszkańców tych miejscowości Karwieńskie Błota, Kniewskie Błota mogli być menonici, bo mają nazwiska występujące gdzieniegdzie wśród innych menonitów, ale wydaje mi się, że to jest za mało i wspomniane przeze mnie źródła z XVIII wieku, spisy menonitów robione dokładnie przez Prusaków, nie wykazują żadnych menonitów na terenie Kaszub, tak, wyłącznie Żuławy, wyłącznie Dolina Wisły, nie ma ich także nawet w okolicach Radzynia Chełmińskiego. Także patrząc na zachowane źródła, mogę powiedzieć tak, nie ma źródeł, które by informowały o tym, że osoby wyznania menonickiego
mieszkały na Kaszubach, chociaż na Kaszubach można spotkać ludzi, którzy nazywają się Ewert Schroeder, o Natalia Schroeder, taka piosenkarka znana teraz, ma nazwisko bardzo podobne do menonickiego, ale niestety no, Schroederów jest bardzo wielu i to raczej też jest przykład rodziny, która została zasymilowana przez menonitów na jakimś etapie. Kwestia kolejna, czy zetknąłeś się kiedyś z losem Koszneidrów? Że no tak, tutaj... ale to zupełnie inna grupa, no, sięgająca swoją historią średniowiecza, więc jakby nie wchodzi w zakres tych naszych rozważań, tak? No to Niemcy, którzy zachowali jeszcze wyznanie katolickie później i w XIX wieku, było niektórym z nich całkiem blisko do polskości, ale mieli też swoje poczucie odrębnej tożsamości. Słuchaj, jest jeszcze jedno pytanie, o którym my też często rozmawiamy między sobą. Pani Maria zwróciła uwagę na to, że menonici nie nazywali kościoła kościołem, a domem modlitwy. To wiesz, to jest tak samo, jak my rozmawiamy modlitwy. Nie nazywali kościoła, najczęściej nazywali ten kościół szkołą, tak naprawdę. W tym okresie, o którym mówimy, mówiliśmy o bardzo długim przedziale czasu. W początkowym okresie działalności menonitów oni nawet nie chcieli i nie mogli nazywać swoich świątyń kościołem, bo za to groziła kara i sąd, bo protestanci nie mieli prawa wznosić kościołów, tak? Więc z tego powodu chociażby nie należało miejsc używanych do modlenia się nazywać kościołami. Starano się też, no, nawet w miastach, żeby te budynki nie wyglądały jak kościoły, żeby no, ukryć w pewien sposób ich funkcję. Ale jest tak, że mówimy o okresie 500 lat, więc na początku rzeczywiście możemy mówić o obiektach nazywanych szkołami w XVI-XVII wieku. Czytamy tylko o szkołach w tych źródłach i w XVIII wieku też, że jest szkoła menonicka, a nie kościół. Napis na tych drzwiach, nad drzwiami z kościoła w Sosnówce brzmi, że to jest stara szkoła, a nie stary kościół. Ale w XIX wieku menonici sami zaczynają mówić o swoich miejscach modlitwy, że to są kościoły, kirsze, tak? I piszą to w niemieckojęzycznych tekstach. Historycy menonicy, ci, chociażby ten Kerber, którego pokazuję tutaj w tej prezentacji, oni nazywając kościoły menonickie, nazywali je kościołami, bo czasami można się spotkać z poglądami, że one nie były wyświęcane, więc nie mogą być nazywane kościołem. Ja bym chciał jednocześnie powiedzieć, że jest w języku polskim tendencja do nienazywania kościołem świątyń innych wyznań, tak? W związku z tym pojawia się określenie zbór dla kościołów protestanckich, które jest jednak pejoratywne, jeśli chodzi o, powiedzmy, w wielu okresach było uznawane za pejoratywne. Ono właśnie miało pomniejszyć rolę tego miejsca, w którym modlą się protestanci. Ja wielokrotnie spotkałem protestantów, którzy nie lubili tego określenia i woleli określenie kościół protestancki, a nie zbór protestancki. Ja nawet musiałem zmieniać treść niektórych artykułów pisanych przeze mnie, no bo z szacunku jakby dla tego wyznania. Więc pamiętajmy, że mówimy o długim okresie czasu i pewne zjawiska są typowe tylko dla jakiegoś fragmentu dziejów. I tak jak mówię, te miejsca modlitwy nazywano szkołami, a wiemy też, że były miejsca modlitwy przypadkowe, typu stodoły, tak? To nie musiało być stałe miejsce do odbywania nabożeństw, ale zdecydowanie takimi miejscami stawały się szkoły. I z biegiem czasu w XVIII-XIX, przede wszystkim po tym momencie, kiedy pozwolono menonitom już na pełnię swobód religijnych, to wtedy menonici sami zaczynają nazywać te swoje domy modlitwy kościołami. I ta nazwa szkoła zostaje powoli wyparta przez nazwę kościół. Także gwarantuję, że w opracowaniach pisanych jeszcze w XIX wieku przez menonitów jest mowa o kościołach. Nie? Oczywiście słowo Bethaus jako dom modlitwy też się pojawia, nie? Ale oni już sami jakby nawet dla podniesienia prestiżu tych obiektów używają tego określenia. Dobra, słuchaj, pytanie nam, przybywa ich coraz więcej. Ja trochę wybiorę trochę, przepraszam Państwa, no bo jednak już też czas dobijamy do 2 godzin. Czy soleckie olendry to również korzenie menonickie? Soleckie, tak. No w okolicach Solca Kujawskiego w Przyłubiu osiedliła się ta pierwsza grupa olendrów wygnanych z Torunia.
Więc jeżeli ci, którzy byli w Przyłubiu, mogli być menonitami, chociaż znowu już w XVIII wieku ich tam na pewno nie ma. Jeżeli chodzi o soleckie Olendry, nie myślę o Łęgnowie i o Torowie, ani o Przyłubiu, tylko o takich małych osadach holenderskich, które powstały bezpośrednio na terenach należących do Solca Kujewskiego, one powstały późno, w XVIII wieku i wśród ich mieszkańców tych menonitów się źródła nie wykazują. Są osoby znowu, które mają nazwiska brzmiące tak, jak nazwiska menonitów na przykład z Nieszawki. Jest ta możliwość, że to było prawdopodobne, bo byli przecież sąsiadami, ale tak jak wspominam, te obiektywne wykazy z 1776 roku nie mogą tego objąć, ale późniejsze z 1789, one nie wykazują menonitów na tym terenie. I stąd, no trudno powiedzieć, my możemy tylko zgadywać. Oni mogli tam być w wieku XVIII, w pierwszej połowie, ale jeżeli byli, to zaniknęli. Nie? Definitywnej odpowiedzi nie da się dać. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie. Czy nazwisko Tisler jest pochodzenia menonickiego? Tisler? Czy Thyssen? Bo ja nie Tisler. Nie słyszę. Tisler. Tisler, ja się to jest dwa. Ja się z takim nie spotkałem. Ja proponuję osobom, które chcą sprawdzić takie rzeczy, żeby weszły na stronę mennonitegenealogy.com. Nie? To jest strona, która zawiera masę wykazów menonitów od XVII i XVIII wieku począwszy. Można tam znaleźć te wykazy, o których mówię, z 1776 roku, czy później z kolejnych lat, z XIX wieku, wykazy menonitów migrujących do Rosji czy do Stanów Zjednoczonych i można te bazy przeszukiwać w poszukiwaniu nazwisk, które uznajemy za menonickie, można to sprawdzić. Łatwo też tam znaleźć te, które dominują i te, które są pojedyncze, a więc mogą to być jakieś przypadki nawróconych osób. Ale takiego nazwiska na tych terenach, o których mówiłem dzisiaj, ja nie spotkałem. Dobrze, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć nasze spotkanie. Ja bardzo dziękuję Michałowi za to, że poświęcił swój czas, za super wykład. Jeszcze raz powiem, że to jest drugie nasze spotkanie w ramach projektu Menonici w Polsce Wspólne Dziedzictwo. 5 listopada o godzinie 18, a więc w piątek, 5 listopada spotkamy się z Wojtkiem Marchlewskim i porozmawiamy o kulinariach menonickich, a więc będzie coś dla, było coś dla umysłu i dla duszy, teraz będzie coś dla podniebienia, nie? No i drugim wątkiem będzie nasze spotkanie już 8 listopada, gdzie Państwo spotkacie się zarówno z Michałem, Wojtkiem, jak i ze mną i porozmawiamy pewnie pomiędzy sobą na początku, później również z Państwem na temat pamięci o menonitach, tego jak pamiętamy, jak tych menonitów postrzegamy, ale również o ich pewnego rodzaju wykorzystaniu jako produktu turystycznego i nazywaniu przedmiotów ich imieniem. Ja dziękuję, jeszcze raz przypomnę. Ja jeszcze myślę, Łukasz, czy, bo ja nie pokazałem słynnego slajdu o wsparciu otrzymanym. Więc ja teraz jeszcze przypomnę woli ścisłości, że projekt Menonici w Polsce Wspólne Dziedzictwo finansowane jest ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, a realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski. I wykłady to nie jest jedyna rzecz, którą dla Państwa przygotowaliśmy. W listopadzie będzie również wystawa, jak i aplikacja turystyczna. Trwają na Żuławach również lekcje dla dzieci poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu menonitów. Scenariusze tych lekcji będzie można również pobrać na naszej stronie już na sam koniec. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo również. I życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. Dziękuję.